CNET, 3 litery, jak do 3 razy sztuka. Masz 3 szanse w ręku, nie daj się oszukać. CNET, człowieku, my lubimy stukać. Puk, puk, w twoją szybkę. Witam cię serdecznie, to jest Rap Container, nowy wideopodcast. Dlaczego kontener? Bo jesteśmy w przestrzeni morskich kontenerów, które normalnie podróżują po całym świecie, a my będziemy podróżować po rapie. Będziemy podróżować z gośćmi, będą rapsy na żywo. Dlaczego kontener? Bo moja głowa jest jak kontener, która trzyma to wszystko, co działo się w polskim rapie ponad 20 lat. Ja to pamiętam, mam to w gazetach, będę to wyciągał z gości, będziemy rozmawiać o anegdotach. Będzie się tutaj działo naprawdę, naprawdę dużo. Szczekujcie tu, będzie hype, bądźcie z nami. Rap Kontener, nowy wideo rap podcast. Blau! Dzisiaj mój gość, który jest człowiekiem, którego znam sprzed rapu, ale to zaraz do tego tak naprawdę wrócę, który no jest symbolem, nie wiem, czy można powiedzieć sukcesu, ale na pewno kreatywności i osiągnięcia w polskim rapie tego, co można osiągnąć i przekucia tego w wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Wojtek Sokół. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Powiedziałem, że jesteś tą osobą, jedną z niewielu, które znam sprzed rapu, bo tak naprawdę myśmy się poznali. Tak próbowałem oszacować, ale wydaje mi się, że to jakieś 95-96, w Dębkach pamiętam. Tak. I to były takie czasy, że nawet chłopaki, z którymi ja byłem, ekipa graficiarzy, no malowała graffiti, a na przykład byli też tam chłopaki z JWP, którzy jeszcze wtedy nie rapowali. Tak. Malowali. W tych samych czasach na deskorolce na przykład jeździłem, nie wiem, z Wieniem, z Włodim, którzy też jeszcze nie rapowali. I znałem Jacka Granickiego, który jeszcze też nie miał ksywy TD. I no to jest fajne, bo jakby na przestrzeni lat i na moich oczach, i twoich oczach wydarzyło się dużo. Ja chciałem zapytać, jak wspominasz tamte czasy, bo ja pamiętam, że ty byłeś wtedy gościem, który też dużo nam opowiadał, bo ty przyjechałeś jako świeżo po maturze w ogóle ze wschodu, nie byłeś jakby tutaj non-stop, dużo podróżowałeś. Wiesz, mnie nie było nie tak długo, ale faktycznie nie było mnie w sumie pewnie około 2 lat wtedy, no a wiesz, jak masz lat 15 czy 16, no to 2 lata stanowią dużą część twojego życia, więc tak. To jest trochę inaczej niż dzisiaj. Więc faktycznie, tak, jakoś to, tak jak mówisz, ja w 94 wróciłem i poznaliśmy się w Dębkach. Czyli to mogło być nawet wcześniej? To jest albo od razu się poznaliśmy za pierwszym razem, jak byłem w Dębkach w 94, albo rok później w 95. Ja pamiętam, że byliśmy tam zafascynowani tak zwanymi deep space'ami, były poprzyklejane takie... Byliśmy zafascynowani z pewnego powodu, ale to też... Z pewnych powodów oczywiście, natomiast pamiętam też, że była fascynacja graffiti. Ja też wtedy byłem jeszcze writerem, można powiedzieć, tagującym bardziej niż malującym, ale ty też wtedy takie miałeś korzenie w sumie trochę, no tak, nie? Tak, no wszyscy się bawiliśmy w różne rzeczy, my wtedy mieliśmy taką ekipę POM i faktycznie trochę... A to już wtedy było Pamiętaj o Melanżu? To już było wtedy Pamiętaj o Melanżu, czy później jakby co, to do tego w ogóle doszło? Geneza pierwsza tego POM to było... ta ekipa powstała u mnie na Ławkowej. Mhm. I to był skrót od Trójkąta ulic, Polna, Oleandrów, Marszałkowska. A, kojarzę. Natomiast szybko się to przerodziło w Pamiętaj o Melanżu. Mhm. I wiesz... No i tak sobie tam bazgraliśmy. Ekipa się powiększyła, bo tam chłopaki z Ursynowa dołączyli i też ze Śródmieścia, bardziej ze Wspólnej, więc to już nie było Polna, Oleandrów, Marszałkowska, tylko po prostu grupka ziomków, którzy chcieli coś tam czasami sobie poniszczyć, zaznaczając terytorium, wiesz, swoją nazwą. No tak, to w sumie to są... Natomiast no, jasne, że wiesz, nie jestem... Nigdy nie byłem na tyle jakby wkręcony albo na tyle dobry na tej scenie graffiti, żeby się w ogóle gdzieś tam na niej zaznaczyć jakoś mocniej, tak? Było bardzo dużo fajnych ekip od początku, które były skupione na tym, a my to robiliśmy tak trochę przy okazji. Ale pamiętam, że okolice remontu tam właśnie Polny i tak dalej były dobrze trochę oznakowane. Trochę sreber było tam w okolicy, to jest jasne, ale tak. No. I tak najwięcej było DOT, pozdro Jay, w tym mieście, pamiętasz? Tak, on dużo, dużo robił bardzo. Oni jeździli Cinquecento w nocy, pyk. Z miejsca na miejsce. Wszyscy nigdy też my nie robiliśmy, właściwie nikt chyba z naszej ekipy nie robił paneli, nie robiliśmy pociągów. Mhm. Wtedy była taka straszna zajawa na pociągi. Nas interesowało tylko miasto, wiesz, jakieś ciężarówki, tak. jakieś ściany.
Zaczęła się wtedy moda na pociągi, bo u nas było łatwo robić. Pamiętam, że pół Europy do nas przyjeżdżało na zachodni, bądź na Olszynkę Grochowską na wschodni i to było inaczej. Inaczej niż teraz. Ja byłem tam ze dwa razy z chłopakami, ale w charakterze raczej, wiesz, obserwatora i tak po prostu, żeby też zobaczyć sobie i złapać trochę adrenalinki. Mhm. A w jakiej sytuacji poznałeś Pona? No bo potem można powiedzieć, że jakby twoje działania się przeniosły... W kiblu go poznałem. Pona poznałem w kiblu w szkole, gdyż przychodziliśmy do tej samej szkoły, do takiego zespołu szkół, w którym były też klasy plastyczne. To było takie, my chodziliśmy do tego odłamu liceum plastycznego. I tam faktycznie w momencie, kiedy mnie już wyrzucili z tej szkoły, no to jeszcze poszedłem sobie na ostatniego szluga do kibla i tam poznałem Pona, który właśnie przyszedł do tej szkoły. A czy ta szkoła była na terenie tego, gdzie później znajdowała się Viva Polska? Bo Pon nam kiedyś mówił, że tam była szkoła w tych barakach. Tam była druga szkoła, do której chodziliśmy razem. To była już, wiesz, taka szkoła w teorii bardzo wyższa. Rozumiem. Czyli tam uczyliśmy się reklamy. Natomiast... również jej nie skończyliśmy. Ale trochę historia zaczęła krąg, bo pamiętam potem, jak Pono tam przyszedł pierwszy raz w przyjście. Kurde, to była moja szkoła w ogóle, a to już było pomalowane. Ja też pamiętam, przyszedłem na wywiad i przypomniałem sobie, że uczęszczałem tutaj do szkoły. Tak, nasza przygoda ze szkołą zakończyła się na wycieczce szkolnej w Zakopanem, ale to już pozwól, że zostawię kiedyś do podsumowań w jakiejś książce. Bo... Słuchaj, ja sobie tak troszeczkę pozwoliłem jakby... podzielić na etapy trochę twoją muzyczną drogę. I chciałbym, wiesz, jakby żebyś o każdym etapie trochę opowiedział. No też będę ci w tym pomagał, ale tak mi wyszło właśnie te początki. No TPWC to chcę później powiedzieć, bo później wróciliście do tego projektu, ale to tam 96-97 był Rap Day, znana impreza, taka historyczna, ja, można ja powiedzieć. Ja tak trochę jakby ją prywatnie... Zawsze sobie zakładam za takie rozpoczęcie w ogóle czegoś, co się zaczęło dziać na poważnie, aczkolwiek to jeszcze wtedy nie było tak do końca na poważnie. Ale tak, to był 97 rok Rap Day i w pierwszy raz chyba, nie przypominam sobie, żebym wcześniej kiedykolwiek grał koncert. Pierwszy koncert w życiu zagrałem supportujący Run DMC i paru tysięcy osób, więc to było takie ciekawe wejście. Dobrze, że mówisz, że nie traktowali nas poważnie, bo pamiętam, że nawet prowadzący, którym był... Mariusz Czajka. No to było dosyć zabawne. Mimo, że miał ksywy, czy wiesz, pseudonimy, którymi się posługujemy, tak, to jednak było przed nazwiska. Wami. Wojciech Sosnowski, przed wami i, tam, i tak i czytał nazwiska. Nie? Tak, czyli... bardzo to było dziwne, ale no tak. Takie były wtedy chyba te kanony, bo to chyba TVP kręciło. Dokładnie, ale też było fajne to, że jakby to też pokazało cały przekrój polskiego rapu na tamten czas, takiego, który się gdzieś tam nie pojawiał. No w ogóle nie? Impreza była zajebista. Bo byli i... Wzgórzaki, wy byliście. Ja poznałem tam w ogóle chłopaków większość, tak? Jakby pierwszy raz ich widzieliśmy. Pierwszy raz widziałem tam Peję, tak? Który akurat wtedy wiem, że nie był jakiś tam super chyba zadowolony z tego wszystkiego i tak jakoś nie było z nim jakiegoś super dobrego kontaktu. Tak? Dopiero tak naprawdę poznaliśmy się później, tak? Żeby wiesz. Tak. W późniejszych czasach. A tak, tak. No ale tam go widziałem pierwszy raz. Znaczy wiesz, ja też pamiętam, bo no, nie było takiej, że tak powiem, nazwijmy to miłości między Warszawą a Poznaniem i ciężko było. Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że ja akurat miałem zawsze wyjebane na to kompletnie, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że nieważne kto jest skąd, tylko kto jest kim. Więc jakby mnie to omijało. Ja też jestem, wiesz, no jakby zupełnie nie mam nic wspólnego z piłką nożną, z jakimiś kibicowskimi sytuacjami, jakby nigdy w tym nie siedziałem, w związku z czym dla mnie to było zawsze takie kurwa, no ktoś jest z Poznania, to okej, okay, jakby i tyle. Nie? Nie miałem nigdy jakiejś takiej fazy w ogóle w życiu, żeby mieć jakąś niechęć do jakiegoś innego miasta. Tak, tak są różne miasta, które są brzydkie albo nudne, no to, wiesz, ale generalnie, żeby kogoś nie lubić, bo jest z jakiegoś miasta. Ale wiesz, jak to było, w Poznaniu było ciężej, bo ja pamiętam, że ja poznałem z kolei Rycha na jakimś tam koncercie na dziedzińcu zamku i on, wiesz, bardzo się fascynował sceną warszawską, wiesz, że tutaj jest Volt, to co się działo i tak dalej, ale właśnie jak rozmawialiśmy, to mówił, że ciężko będzie, żeby to było tak, żeby on tu mógł zagrać ten, ale kilka lat później szybko pamiętam, jak grał w punkcie na Koszykowej, czy coś, wiesz, już były teledyski i tak dalej. No, czyli nie wiesz. No, na szczęście jakby hip-hop nie poszedł tą drogą podziałów takich, wiesz, lokalnych. Bardzo dobrze. Dobra, idziemy dalej. Rok 99, no kamień milowy, jeśli chodzi o Zip Squad, czyli płyta Chleb Powszedni, która zresztą miała reedycję w zeszłym roku. Widziałem, że fajnie ją przygotowaliście. To nie była reedycja, tylko to było pierwsze w historii wydanie tej płyty na winylu. A przy okazji jakby oczywiście sprzedawaliśmy też ją na kompakcie, ale ona jest w ciągłej sprzedaży jakby na kompakcie, więc
Natomiast faktycznie na winylu ona wyszła pierwszy raz po 20 kilku latach. No RRX raczej nie wydawał wtedy rzeczy na winylu, nie? Chociaż mieliśmy to w kontrakcie z Kozakiem, ale nie ukazał się faktycznie ten album na winylu finalnie. Słuchaj, mam tutaj taki prezencik dla ciebie. Wtedy pamiętam, był historyczny koncert, byłem na nim, proszę. O, to jest remont. To jest remont, koncert. Ja ten plakat zgubiłem, widzę, że tutaj... Troszeczkę jest pomięty, ale sobie go, wiesz, wyprasuj czy coś. On wisiał w Rapkanciapie, czyli też swoje, że tak powiem, to jest w ogóle pierwsza okładka tej płyty, która... Nie... Co tu jest? To jest Pałac Kultury, nie? To jest jaśma na te Pałac Kultury, dokładnie, rozkładające ręce. Ale faktycznie ta okładka była tak paskudna, że szybko ją zmieniliśmy na inną. No dobrze. Wojtku, to dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. W imię naszej długiej przyjaźni. Zabiorę, no właśnie. Zabiorę, jak będę wychodził. Dobra, no i następny jakby drugi okres to dla mnie jest WWO. Chociaż też ja go sobie podzieliłem jakby na dwa etapy. WWO w witrynach odbicia, WWO w wyjątkowych okolicznościach. Mówiłeś już 1000 razy, wiadomo, że tam była kwestia wytwórni, musieliście zmienić nazwę. Ale no to chyba na dobre wyszło. Ale oczywiście to w ogóle była jedna z chyba z najlepszych decyzji w moim życiu. My się tam powoli zaczynaliśmy nie najlepiej czuć. Nie dlatego, bo ludzie, z którymi pracowaliśmy, byli bardzo fajni. Zresztą później Marcin Rusek, który był naszym PM-em pierwszym wtedy w BMG, nawet zgodził się i nie chcę tak jakoś brzydko powiedzieć, ale wyjąłem go z tego BMG i pracował wprost i stawiał nam label od początku tak naprawdę. Więc znał się na tym też, nie? Znał się. Znaczy nie był z nami od początku, ale w pewnym momencie dołączył do nas i na pewno bardzo nam pomógł na pewnym etapie. Więc ludzie, którzy tam pracowali, byli bardzo spoko. Ale jakoś tak, po prostu ja też widziałem, jak oni podchodzą do pewnych budżetów, do takich rzeczy, przez to, że no jakby widziałem, miałem dostęp w pewnym momencie do różnych budżetów innych zespołów popowych i tak dalej. Widziałem, jaka jest dysproporcja, widziałem, jak po prostu to wszystko wygląda i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ja wcześniej z Bilianą i z... Biliana była szefowa, nie? Jak ze Biliana była szefową, tutaj prawą ręką był Józek, który później miał Jazz Boya. I mój sąsiad, spotykam go. Okay. Zawsze ci każę pozdrowić. Bardzo go lubię, no, nie, bo to super. Zresztą on dalej robi fajne rzeczy, wiesz, Cortez. Tak, nie, no Józek jest w ogóle był bardzo super czujnym gościem. Ja też bardzo lubiłem. To naprawdę była fajna ekipa w tamtych czasach. Później jeszcze tam chyba w ogóle pracował Darek Łęczycki jeszcze w sprzedaży, który później współtworzył właściwie dystrybucję Olesiejuka muzyczną całą. Więc to bardzo ciekawi ludzie, którzy później poszli różnymi drogami i miałem okazję tam. Ja nigdy nie pracowałem w BMG, ale zostałem ich współpracownikiem, podpisałem z nimi umowę o współpracy, ponieważ zrobiłem pierwszy sublabel hip-hopowy u nich. W tym samym czasie, kiedy Wienio robił baza label dla Pomatonu, ja zrobiłem prosto dla BMG. Właściwie Wienio był chwilę pierwszy, ja byłem drugi. I, no ale jak widać, nie do końca nam się to wszystko poukładało. Były plany na wydawanie kolejnych płyt, bo my mieliśmy, wydaliśmy Waca, mieliśmy wydać Pona, mieliśmy wydać, co ciekawe, niejakiego QBO, czyli producenta dzisiejszego Hevry, który wtedy jako Grube Ziarno miał wydać producencką płytę. Prosto w ogóle nie miało być stricte hip-hopowym labelem, miało być takim urban labelem, mieliśmy wydawać różne gatunki. No a potem ty już widziałeś, jak to się potoczyło. No zostaliśmy tak bardzo zaszufladkowani jako uliczny label. Znaczy mi się wydaje, że znowu to było tak, że nie do końca poważnie jeszcze traktowano nas, w sensie mówię o naszej subkulturze, no bo jeżeli masz w umowie zapisane, że muszą z tobą dyskutować, a dają kawałek na jakąś składankę, no to nie jest kwestia tego, że nie przeczytali, bo moim zdaniem dobrze wiedzieli, co robią, nie? Wiesz. Zjedliśmy zęby na własnych błędach i na cudzych błędach, tak naprawdę, wiesz, bo uczyliśmy się na tym i widzieliśmy, jak wszystko, ten cały polski rynek fonograficzny, pomimo tego, że ściągnęli Bilianę, która była z dawnej Jugosławii, gdzie to jednak było trochę bardziej rozwinięte wcześniej i jakby pomimo tego, że mieliśmy jakieś polskie labele, jakby BMG, w którym ja, to był pierwszy i jedyny jakby duży major, z którym ja miałem styczność, tak. Podpisując umowę taką jakby, wiesz, wydawniczą, to tak naprawdę on powstawał na, bo wiesz, wszyscy majorsi pokupowali polskie wydawnictwa, tak? Tak, no i to był Zigzag, na przykład Marka Kościkiewicza z Demono. Tak. Więc wiesz, ja jeszcze podpisywałem umowę, to jest też zabawne, jak my podpisywaliśmy umowę WWO, to była ostatnia umowa, którą podpisywał Kościkiewicz jakoś z Zigzag. My mieliśmy umowę z Zigzagiem i BMG, jakby taką dziwną trójstronną jakąś, ale to było bardzo fajne, zresztą Markowi za to dziękowałem już parę razy, jak się gdzieś tam spotykamy, bo
on nam dał bardzo dobre warunki, bo to była jego ostatnia umowa, jaką podpisywał i tak naprawdę już, wiesz, chyba taką lekką rękę miał. Jasne. Więc mówiąc szczerze, my mieliśmy dość dobrą tą umowę. Dużo lepszą na przykład później, jak się dowiedziałem, bo nie wiedziałem wtedy jeszcze, dużo lepszą niż na przykład miała Molesta w tych samych czasach w Pomatonie, w ogóle bez porównania, więc jakby... No tak. Ale wracając do Kościkiewicza, bo też jakiś czas temu przy okazji powstawania antologii rozmawiałem z Kazikiem Staszewskim, który swoją pierwszą... Pierwszy raper wschodu była nalepka, pamiętam, był koncert w remoncie, jak Kazik wydawał płytę. I też mówi, że jakby nie ustalał tego z Kościkiewiczem, że był zafascynowany rapem, chodził do Hybryd na, wiesz, na kupowanie winyli i nagle jak zobaczył swoją płytę, a tam nalepka pierwszy raper wschodu, nie? I to była niespodzianka od Marka, który też z nim nie przedyskutował. Spoko. Czyli wiesz, ale wracając jeszcze do tego, jakby zobacz, to był taki czas, że wszystkie te majorsy wtedy chciały mieć hip-hopowców u siebie, w sensie raperów, bo tak. To była taka pierwsza fala, no. Była baza label, później pamiętam, że tak samo nawet Sony, jak się rozdzieliło, to przecież z Asfaltem się, z Tytusem się dogadywali, przynajmniej na promocję była taka sytuacja. No a pamiętam też, że swego czasu nawet Universal, zanim się dogadał z Remikiem, też próbował uderzać do różnych tam... My jako Prosto później też mieliśmy umowy dystrybucyjne z majorsami, tak? A to już to innego. Od tego zaczynaliśmy. Mhm. No potem się przerzuciliśmy, później mieliśmy długą... długotrwały, burzliwy bardzo i nie najlepiej zakończony romans z Fonografiką. Mhm. Natomiast zaczynaliśmy z Warnerem, tak naprawdę, jako dystrybutorem. Ja swoją pierwszą płytę z Łukiem też wydaliśmy w Warnerze i też się rozstaliśmy w atmosferze takiej... Inne były oczekiwania, inne były, wiesz, jak wszyscy. Ja nie mam do nikogo żalu, no jakby... Nie, no oczywiście, wiesz. Na szczęście my dość dobrze umieliśmy od początku czytać te umowy i powiem ci szczerze, że no, jak słucham czasami jakieś opowieści o tamtych czasach od moich kolegów, no to mam wrażenie, że oni jakoś, no, dużo gorsze te umowy podpisywali, tak? Mhm. I to naprawdę spotykam się z tym co chwilę. Ale wiesz, my też mieliśmy brata Jentkera, pamiętaj, to jest przecież wtedy jeszcze aplikant, a dzisiaj bardzo znany prawnik. Od, no, to jest dobrze, mieć kogoś, kto rzuci, zwłaszcza na drobne drogi. Mecenas Wawrykiewicz, znany z telewizji, teraz jakby już wiele osób go kojarzy. Też wiesz, to taka mała dygresja, bo patrzę teraz, co się dzieje, bo przez wiele lat jednak było tak, że powstawały te labele hip-hopowe, no Prosto wyznaczało trendy, ale wiesz, no wszystkie jakby, czy Asfalt, czy Wielki Joe, czy coś, każdy sobie radził, każdy też jakby zaczął pokazywać branży, jak można sobie radzić bez mediów mainstreamowych i osiągać sukcesy. I patrzę teraz, że jakby... No to pytanie do ciebie, Wojtek, jak myślisz, czy oni coś zrozumieli, bo teraz znowu majorsi się dogadują z raperami i to całkiem obiecującymi, młodymi. Wiesz, patrzę na, no cały Def Jam wiadomo, ale jest to jednak Universal, ale patrzę nawet na właśnie Warnera, który teraz jest już z EMI-em razem połączony, tam jest właśnie, wiesz, Smolasty, Oliwka, czy Sermich wydaje tam swoją producencką płytę. Nie, no, Sony też to robi, no wszyscy to robią, to jakby... Ale to lepsze warunki, no tak, Sony Szczyl na przykład. Masz... Zrozumieli coś, myślisz, nauczyli się przez te lata właśnie, czy na czym to polega? Ja myślę, że dzisiaj hip-hop jest tak bardzo komercyjny, znaczy właściwie rap, już dzisiaj, bo ciężko mówić o hip-hopie, bo w dzisiejszych... To jest muzyka, czyli rap bardziej. Dzisiaj no tak. To już jest właściwie tylko oderwana zupełnie od wszystkiego strona muzyczna. Więc rap dzisiaj jest na tyle komercyjny i na tyle popowy, że właściwie... No, jak dobrze mu wydawać w popowym wydawnictwie, tak mi się wydaje, no, że tak naprawdę to jest ten moment. Natomiast ja nie wróżę kresu w wydawnictwo. No jak wiesz, ja swoje zamknąłem, znaczy tam tak na tyle ograniczyłem, że wydaję sam siebie i tyle. No, ja po prostu nie lubię tracić energii bezproduktywnie, tak? A to byłoby bardzo dużo przepychania się z majorsami, z ich ogromnymi budżetami, na które jakby, no wiesz, nie ma sensu sobie nawet czasami pozwalać, jasne, tak? Jakby moim zdaniem czasami to są przepłacone pieniądze tylko po to, żeby kogoś podpisać, żeby po prostu też pokazać w centrali, że się kogoś podpisało i tak dalej. Natomiast i szczerze mówiąc, jakbym był dzisiaj młodym raperem, to bym też poszedł do majorsa pewnie, bo, no bo nie miałbym lepszej alternatywy tak naprawdę. Tak? A nie szukałbyś, nie wiem, 20-20, jest tyle, wiesz, fajnych takich labeli, wiesz, czy nie wiem, SBM, no wiesz. Solar Midas mówią o nim, wiesz, o co chodzi. Nie, oczywiście, znaczy jakby ani nie lekceważymy 20-20, a już na pewno nie SBM-u, bo to faktycznie jest dzisiaj gigant i tu absolutnie z tym w ogóle nie da się w żaden sposób polemizować i nie ma po co. Natomiast no, są, wiesz,
są dwie drogi tak naprawdę. I ja jakby dlatego ja też mówię, że nie wróżę kresu tym małym wydawnictwom finalnie. I ja myślę, że jeśli one sobie teraz przetrwają, SBM nie jest mały, więc nie, to nie, w ogóle ich nie traktuję w ogóle jak. Patrząc na Spotify'a i na te rzeczy. To... Nie o tym mówię, oni są dzisiaj tak. Bardzo dużym wydawnictwem, bo ja nie lubię tego słowa wytwórnia, tak się utarło, ale to nie jest fajne słowo. Natomiast wydaje mi się, że te wydawnictwa przetrwają, bo i będzie alternatywa. I być może kiedyś jeszcze ja sobie znowu zacznę wydawać muzykę i jakichś ludzi wynajdować i szukać talentów, albo nawet podpisać się z kimś, kto już jest na rynku. Natomiast po co? Po to, że ty masz bardziej wiedzę insightową, tak? Jako mały label. Oni mają wiedzę globalną, oni mają dostęp do analiz i do pewnych mechanizmów, do których my nigdy nie będziemy mieli dostępu i tu nie ma się z czym kłócić. Natomiast my mamy trochę inny know-how i inne możliwości. Tak. I de facto to jest wybór, jeśli jesteś bardziej popowy, to jednak myślę, że mimo wszystko lepiej iść do majorsa, jeśli jesteś bardziej jednak niszowy, czy nastawiony na jakieś poważne, no jakieś bardziej... Nie chcę tego, bo nie chcę nikogo poobrażać, ani tych, którzy robią pop, ani ten, bo jakby zawsze mi się zarzuca, że ja wszystkich poobrażam na końcu, a ja nie mam takiej intencji zupełnie. Mój miernik obrażania na razie mówi, że jest wszystko dobrze. W każdym razie chodzi mi o to, że po prostu jeśli robisz rzeczy bardziej trochę, nie chcę tego nazwać ambitne, ale no takie, które mają więcej jakby w sobie treści jakieś. Ja wiem, o co ci chodzi, że no nawet patrząc, nie wiem, na jakąś taką grupę typu Problem, czy coś, która ma wizję na jak mają grać koncerty, jakie robią instalacje i tak dalej. Oni mają wizję na siebie, nie potrzebują majorsa. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście. Jak ktoś jest otwarty na to, że się będzie promował, że nie wiem, wesprze fundację TVN, bo ostatnio widziałem Smolastego w spocie czy coś, no to idzie do majorsa, bo tam dostaje narzędzia do tego wszystkiego, żeby 100%. Się pokazać, nie? Poza tym, no wiesz, nie ma co też wchodzić za głęboko w te wszystkie sprawy, bo to jasne. Dla pewnie widza w ogóle nie jest interesujące do końca, ale są też pewne mechanizmy, wiesz, związane też ze streamingami, ze Spotify'em i tak dalej, które po prostu, no, w których jednak stawiałbym mimo wszystko na majorsów. Tak? Dobra, wróćmy do tej mojej tutaj podziałki, że tak powiem, na etapy. Jak było w witrynach odbicia i powiedzieliśmy sobie, że nastąpił ten konflikt, powstało w wyjątkowych okolicznościach, dołączył do was też ten człowiek. Pokażę to piękne grafiki. Bo i tak z nami działał. Deszczu Strugi, tak. Tak, ale faktycznie, bo wiesz, to był taki wybieg prawny tak naprawdę. No dzisiaj już mogę o tym spokojnie rozmawiać, bo to się tak poszło przedawnienie nawet. Jakby to... Że zmiana składu, zmiana nazwy. Dokładnie, nie, to nawet nie o to chodzi. My musieliśmy oficjalnie rozwiązać zespół w świetle prawa. Ten zespół po prostu, żeby móc nie wypełniać umowy, to podpowiem wam młodzi ludzie, jakbyście chcieli kiedyś się uwolnić od wydawnictwa, ale nie, bo wy teraz nagrywacie tylko solo, już zespoły nie istnieją, to się właśnie. Nie uda. Musielibyście zmienić płeć pewnie albo coś takiego. Słuchajcie, rozwiązaliśmy zespół oficjalnie i w związku z czym zespół rozwiązany już nie mógł wypełniać dalej swoich obowiązków. Powołaliśmy nowy zespół o innej nazwie, w innym składzie. W związku z czym to był taki wybieg prawny i tak to z witrynach odbicia powstało w wyjątkowych okolicznościach. Cały czas było WWO, wszystko się zgadzało, a my mogliśmy wydawać. Proszę państwa. Tu jest okładka, która zapowiada, czy wywiad, a właściwie w środku jest reklama, teraz znajdziemy właśnie płytę, proszę, w wyjątkowych okolicznościach, we własnej osobie. Jeszcze się muzykę reklamowało w prasie, to było bardzo ciekawe. I koncerty, bo tu zaraz jest reklama jeszcze. Koncerty się reklamowało. Zobacz, koncerty Onyx i na supporcie WWO i Soundkyle, właśnie WWO promujący tą płytę. No właśnie, i to jest no jakby dalszy rozdział, kiedy działałeś jeszcze cały czas z Jentkerem, ale na przykład już następna płyta była podzielona na dwa albumy, gdzie to było, dobrze pamiętam, jeden był twoim, drugim był Jentkera, nie? Bo tam było Minorum Gentium, jego singiel, twój singiel to był... Tak, na obu płytach pojawiamy się obaj, ale ograniczyliśmy się do 5 wspólnych kawałków na obu płytach, a reszta to były solówki albo z zaproszonymi gośćmi, tak? I to jest jakby dla mnie koniec następnego etapu, bo później nastąpiło TPWC. No to nigdy nie było TPWC do końca, bo ludzie to trochę mylą i wrzucają do jednego woka. Tytuły płyt były, nie? Tak, natomiast wiesz, nawet na Wikipedii po prostu jakieś, nie wiem kto to tam redaguje, ale to naprawdę czasami tam są takie bzdury powypisywane. Ale nawet tam jest napisane jakby dyskografia TPWC, natomiast to nigdy nie było TPWC, bo... Soku featuring Pono, potem Pono featuring polegało Soku. To na tym, że tak naprawdę
to były moje solowe płyty, które nawet pierwsza z nich była napisana już w momencie, kiedy zaprosiłem do niej Pona. Kumam, czyli on się dograł jakby do tego. Dlatego to było Soku Fit Pono. To nie był jakiś zabieg, że ładnie wyglądało, tylko po prostu tak było. A potem zrobiliśmy w drugą stronę. Pono nagrał solową płytę i dał mi, nie wiem, nie pamiętam, na przykład 2 miesiące czy 1,5 miesiąca na to, żebym się dopisał do wszystkich kawałków. Więc powstało Pono Fit Soku. Stąd to tak naprawdę to są właśnie dokładnie płyty Soku Fit Pono i Pono Fit Soku. Czy to wtedy, Wojtek, poczułeś tak, że nagle, nie wiem, osiągnąłeś top, no bo tam było w aucie, umówmy się, i to w ogóle wymiotło nagle, wiesz, pół rynku, nie tylko hip-hopowego, ale muzycznego, nie? Tak, ale to były zupełnie inne jakby rejestry, bo tak naprawdę wydaje mi się, że najbardziej sukces taki pierwszy jakby, no pierwszy powiedzmy taki duży i tą rozpoznawalność i to, że faktycznie jesteśmy na górze i że no widzimy, że jakby nie za bardzo jest gdzie iść dalej już trochę w tym swoim oczywiście środowisku, no to było jednak WWO, wiesz? To było w czasach Damy Radę. Myślę, że to w ogóle tyle anegdot, wiesz, gdzie nas tam próbowali bukować gdzieś do jakichś gdzie? Po prostu... Opowiedz coś, opowiedz coś. Nie no, wiejskich jakichś po prostu, wiesz, przyjechał chłop i mówi, że on będzie nas bukował po jakichś disco-polowych klubach, my kurwa w ogóle o ale co chodzi. Ale niektórzy jeździli wtedy tam, pamiętam. Nie będę wypominał kto, no, ale ja tak nie, zgodzili ale pamiętamy. Się niektórzy, tak. Natomiast my się nie zgodziliśmy, ale nim się nie zgodziliśmy, bo tam było dużo pieniążków do zebrania, no to stwierdziliśmy, no dobra, no będziemy sobie pluć w brodę, jak nie sprawdzimy. Pojechaliśmy na 2 na próbę. Ja pierdolę. To naprawdę, no, o jednym to nagrałem kawałek właśnie każdy dzień z Marysią Starostą, to właśnie, który opowiada tą naszą przygodę. No ale wiesz, no sytuacje typu grasz na scenie, tam stoją jacyś ludzie, kurwa, gwizdzą w gwizdki. Ja mówię, kurwa, co jest grane? Dlaczego oni do rytmu gwizdzą gwizdkami, kurwa, po prostu, nie? Co do chuja, kurwa, gdzie ja jestem, nie? A chłop mi mówi nagle, że no bo po was jest techno i oni już przyszli i czekają na to techno, więc oni tak w rytm bitu, kurwa, te gwizdki, kurwa, wszyscy gwizdali. Ja nie mogłem, kurwa, rapować. Po czym nagle, wiesz, tam gramy, nie wiem, czwarty kawałek czy coś, podchodzi właściciel, kurwa, z wąsem w jakiejś takiej kwiecistej koszuli. Wiesz, klepie mnie, ja rapuję, kurwa, ten mnie klepie, ja nie wiem o co chodzi, więc poczekałem tylko aż się zwrotka kończy, Jentker wjeżdża, ja mówię do niego, co jest do chuja? A on mówi, dobra chłopaki, jeszcze raz damy radę i spierdalać, nie? Wiesz, to były takie czasy, że faktycznie, ja pamiętam w tej miejscowości Nur, tak, w której mieliśmy okazję zagrać w autentycznie bardzo kultowym klubie Nevada disco-polowym. Więc jeśli już, dobrze, że nam się ten klub trafił, bo to przynajmniej zaliczyliśmy taki top disco-polowy, rozumiesz? Jak już, wchodzić w to i sprawdzić, to zagraliśmy tylko 2 te koncerty na próbę, po czym podziękowaliśmy za resztę trasy, no bo to było nie do zniesienia dla nas, po prostu za dużo nerwów. Natomiast w tym Nurze, kurwa, no i widzisz, stary człowiek, zapomniałem, co chciałem powiedzieć, a coś śmiesznego na pewno w tym Nurze, nas spotkało w tym Nurze. Dobra, ja ci tylko powiem, że trafiłem kiedyś do dysku taki protektor z numerem rasy i było to samo, nie? Na sąsiedniej sali był wybór mokrej mi spod koszulka, my tu gramy, wiesz, ten, kończcie szybciej, bo zaraz też wiesz, że jakiś projekt, wiesz. Znaczy wiesz, no generalnie to jest taka sytuacja, że... Znali nas z telewizji, były hity, wchodzisz, masz halę na 4 koła osób, no. Chyba. Jest powiedzmy z 2,5 na sali, także tak. Ponad połowa, wiesz, tej hali chyba po prostu wypełniona. Większość to są, wiesz, mokasyn z magiczną szyszką, białe koszule, kurwa, wiesz, paski, kurwa, ze skóry dinozaura. I oni tam, kurwa, wibrują, człowieku, na tym parkiecie i widzisz, że weselniaki nakurwiają, a ty rapujesz, nie? I masz taką sytuację, że te 2000, czy tam 2200 osób, powiedzmy, tak. z tych 2,5, to są na sobotę, kurwa, przyszli po prostu, nie? Bo jest sobota i oni sobie wyszli do, kurwa, do Nevady, nie? A tam 100 osób przyszło na WWO. Znaczy nawet nie 100, pewnie 50 przyszło na WWO, kurwa, a 200 powiedzmy na Damy Radę, na jeden kawałek. Tak, nie? Ale wiesz, bo też było tak, że jednak wtedy, czy Damy Radę, czy w wyjątkowych okolicznościach, wiesz, to śmigało na wiwce, mówię z sentymentem. Tak. I wiesz, i to nawet ci w tych mokasynach znali to, no bo chcąc, nie chcąc, no nie, pamiętaj, no, damy, listy, dlatego gdzie... mówię ci, że Damy Radę, to jak my jechaliśmy, kurwa, pamiętam jeszcze raz, pojechaliśmy chyba do Pszczyny, czy gdzieś, no nie wiem, jak też śmieszna miejscowość i graliśmy w bardzo dziwnych okolicznościach. To była taka, taki klub taneczny
i były takie podesty dla dup, które tańczyły. Takie, kurwa, wiesz, jakby okrągłe, otoczone jakimś takim, to się nazywa, kurwa, rurami chromowanymi i tak dalej. I kurwa, z tego co pamiętam, to nie mieściliśmy się wszyscy na jednym tym podeście, żeby grać, więc byliśmy chyba rozstawieni, kurwa, w no. Człowieku i graliśmy ten koncert. No komedia, kurwa, my zagraliśmy naprawdę parę takich sztuk, no bo wiesz, wtedy management nie działał tak sprawnie, kurwa, nikt nie wiedział, no zaprasza cię ktoś, płaci pieniądze, no to jedziesz sprawdzić. Dzwonisz po tam znajomych, molestach, coś tam, graliście już tam, no jeszcze nie. No dobra, no to jedziemy my sprawdzić, tak? No i tak, kurwa, się nadziewali co chwilę ktoś, no. Wiadomo, że już później, kurwa, się tam albo nie grało, no albo czasami się też tak zdarzało, że pomimo była komedia i jakby to w ogóle nie były warunki do grania, ale na przykład był tak zajebisty właściciel, że mówisz, nie, no kurwa, no tak, Tadziu, wracam do ciebie, kurwa, tutaj, wiesz, bo po prostu był taki melanż później 4 dni z nim, na przykład, wiesz. I tak się też zdarzało, no więc... A w aucie jak było, to mieliście później właśnie propozycję, żeby... Bo to też, umówmy się, rozpoczęło pewien nurt, no przez Franka Kimono, przez te rzeczy powstały monopole, powstały różne inne rzeczy, które już jakby wyewoluowały z tego kawałka, stały się oddzielnym nurtem, można powiedzieć. No nie? Tak, no były tam faktycznie monopol, peweksy jakby i różne sytuacje, które... Ale ten kawałek stworzył pewien kanon. No można powiedzieć, że tak... Retro kanon. Wiesz, no retro, bo my ten kawałek tak naprawdę, my nie stworzyliśmy kanonu, tylko my się cofnęliśmy do kanonu Franka Kimono i my chcieliśmy ożywić osobę, która dla nas de facto w naszych wspomnieniach z dzieciństwa to był pierwszy raper, kurwa, dla nas, tak? Nawet jeszcze przed Kazikiem i to dużo, bo pamiętam, Franek Kimono pewnie wyszedł, tak, jak ja miałem 5 lat i pamiętam, że słuchałem tej płyty non-stop. Pięknośnika, Rata Mistrz, no to jeszcze wiesz, bohater. No, nie, no jarałem się filmy obu. Z Bruce Lee. No i jak nagle nam przyszło do głowy, że my możemy zrobić kawałek wzorowany na właśnie takim disco rapie z tamtych lat i zaprosić naprawdę Franka Kimono, No to po prostu zajęliśmy się opór, a że wtedy akurat zupełnym przypadkiem Robert M., późniejsza gwiazda rozbójnika Alibaba i tak dalej, Gang Albanii, tak. Wtedy jeszcze jako Electro One on nagrywał kawałki zupełnie elektroniczne i wysłał nam jakieś swoje, wiesz, kilka demówek. Na zasadzie spisałem się z nim chyba jeszcze na MySpace'ie czy na czymś takim, wiesz, tak. I on napisał, że on bardzo chętnie by coś wyprodukował. Ja mówię, w sumie, kurwa, to czemu nie, bo robimy taką pojebaną płytę z Ponem, na której będzie trochę elektronicznych rzeczy i no i wiesz, byliśmy wtedy w Nowym Jorku w składzie ja, Jentker, Pono, Fred. Tak. I pamiętam właśnie, to już tą historię opowiadałem milion razy, że staliśmy w jakimś korku, kurwa, i w kółko napierdalało zewsząd Umbrella, Ella, ja mówię, jak można, kurwa, na końcówkach powtarzalnych zrobić taki hit? I mówię, dawaj, zrobimy, kurwa, będę brał cię, waucie, cię, kurwa. No i po prostu tak powstał ten kawałek. I wróciliśmy na chatę z taką wielką flachą, pamiętam, czy Kapitana Morgana na takich kółkach, kurwa, bo to się nie dało tego nieść. I opierdoliliśmy tą flaszkę i mówimy, no to trzeba napisać ten kawałek. I sprawdziliśmy, ja sprawdzam maila i w tym momencie dostałem te bity od Roberta M. No i pierwszy, siadło, który odpaliliśmy. I mówię, kurwa, nie, no przecież to jest idealne do tego. Tam to jakieś dwie poprawki tam powiedzieliśmy, że to tam trochę, wiesz, zrobić bardziej w stylu retro niż nowoczesnym. No i tak powstał kawałek w aucie. A czy on się przyczynił do jakiejś zawrotnej mojej kariery? No wątpię. Powiem ci szczerze, że ja bardzo mało zarobiłem na tym utworze, wbrew pozorom, bo tak, radia go nie grały, bo właśnie tylko Viva go grała, która, jak wiesz, nie płaciła nigdy za X-ów. Tak, wiesz o tym. Ona sprowadzała gdzieś do Anglii, czy do Niemiec, gdzieś tam odprowadzała, na pewno nie do mojej kieszeni, no w każdym razie. Więc to był jakiś tam wałek, na którym my nigdy nie zarobiliśmy złotówki na tym, że te wszystkie nasze klipy leciały na Vivie i w MTV. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żadne radio, oprócz, kurwa, trzech jakichś tam rozgłośni typu, kurwa, lokalne radio, kurwa, osiedlowe, albo rozgłośnia harcerska, kurwa, z Biłgoraju. Jeszcze wtedy nie grało. Nie puściło tego kawałka z jednej przyczyny. Wszyscy nam odmówili, bo powiedzieli, wy wymieniacie marki i to jest reklama. Tam było non-stop, Marlboro, Kenty, tak, kurwa, coś tam, wiesz. Więc w ogóle nie miał szansy na rotację radiową ten kawałek. Piractwo było na tyle rozwinięte, że de facto nie zauważyliśmy tego za bardzo na sprzedaży płyty, żeby to nam nie wiadomo jak wybiło. A zaproszenia na koncerty mieliśmy raczej z jakichś, kurwa, w ogóle, wiesz, no miejsc, które omijaliśmy szerokim łukiem. W związku z czym, mówiąc zupełnie szczerze, no to ja dużo lepiej jakby i zarobiłem, i dużo więcej odczułem jakiegoś sukcesu przy WWO niż później. Przy tym waucie, który de facto wszędzie, kurwa, było grane, no od wesela do po prostu, wiesz, imprez klubowych i tak dalej. I no, naprawdę czasami wchodziłem do tak dziwnych miejsc i, wiesz, leciał ten kawałek. No ale
ta płyta w ogóle była taka, wiesz, teraz mnie nie ocenię, ona była trochę przekorna. My też z Ponem chcieliśmy zrobić właśnie taką płytę mocno odbiegającą od tego, co robiliśmy do tej pory, która się będzie skupiać na też brzmieniach nowoczesnych, elektronicznych, których w ogóle wtedy nie było w takim ulicznym rapie, z którego my się wywodziliśmy. Tak. I też... PWC, trzecie pokolenie warszawskiej kolędy. Tak, było. Pisane przez sobie, każdy robi błędy. Każdy robi błędy. No. Ale pamiętam, jak wchodziliśmy i to... Czemu chyba... trzecie, bo policzyliście jakby od cwaniaków warszawskich takich... Policzyliśmy w ogóle od tego, ile pokoleń nasza rodzina jest w Warszawie, tak? Mhm. No ja od strony mamy to krócej, ale od strony taty... No twój pradziadek to bardziej mi się z Krakowem nie kojarzy. Znam dalej, jakby, ale z trzy pokolenia wstecz wiem, że to, tak, że to byli ludzie z Warszawy. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o... Też nie całe, bo mam też korzenie od strony ojca, połowa rodziny jest z Gdyni. Mhm. Natomiast mama faktycznie jest pierwszym pokoleniem warszawskim, bo cała jej rodzina wcześniej była krakowska. Więc ja też jestem taki, wiesz, no oczywiście wychowany tu, bardzo zżyty z tym miastem warszawskim. To jakby kocham tą Warszawę i bardzo jej nie lubię też jednocześnie, bo ona jest taka właśnie... A masz cały czas kontakt z tą ulicą? Jak taka dziewczyna, z którą jesteś bardzo długo. Ale wpadasz cały czas na ławkową na rewiry, jakby trzymasz ten kontakt, czy nie masz trochę czasu? Nie, no oczywiście, że tak, no co ty, no Kozioł dzwonił właśnie w tym tygodniu, już kurwa dwa razy się chciał na wódkę ustawiać, ale źle się czułem, więc nie mogłem, ale na pewno to odbijemy. Nie, no jesteśmy, my mamy taką ekipę jeszcze ze szkoły podstawowej i to jest taka mieszana podwórkowo... klasowa, bo no, większość w ogóle mieszkała na jednym podwórku. Właśnie Polna Oleandrów Marszałkowska to taki duży placyk. Dobra piekarnia tam ławkowa, była. My na to zawsze tak mówiliśmy, na to, wiesz, to była dla nas ławkowa. I no i trzymamy się do tej pory, powiem ci. To jest taka ciekawa sytuacja, że ja faktycznie mam kontakt cały czas z paroma naprawdę takimi osobami z mojej klasy szkoły podstawowej. Super. Ja jeszcze pamiętam, wracając do tego etapu TPWC, że tam był Uderz Puchara, który też był super singlem. No ale jak wchodziliśmy do klubów Go-Go na przykład, no to dziewczyny tańczyły do Lubisz Hardcore. No i to było naprawdę tak, że trzy razy się na to nadzieliśmy. W życiu nie byłem trzy razy w klubie Go-Go, żeby nie było to tak. To Pono mi opowiada. Ja sobie specjalnie dzisiaj założyłem, bo powstała taka koszulka, pamiętam, na remix. Było. Proszę bardzo. Tutaj jest prosto, idziemy, robimy PLN. Bo tak, to była ciekawa akcja, no, dobra inicjatywa. Proszę. Wygrzebuję, starocie, w kontenerze swojej szafy tym razem. Dobra, słuchaj, po tym TPWC, no ja sobie napisałem Sokół i Marysia Starosta, no bo to był jakby kolejny rozdział, kolejne dwie płyty, które też, no, też były tam niesamowite kawałki, które no też po radiach chyba nie śmigały, ale... To już no trochę to, były inne czasy też, nie? To był kolejny jakby w ogóle etap, faktycznie. To była pierwsza też moja platynowa płyta. No, tak. Wiesz, te czasy się też zmieniały, coraz mniej tego rocka było, coraz więcej hip-hopu, ten hip-hop, no wiesz, to wszystko narastało. Dzisiaj się możemy dziwić, dlaczego na przykład jakaś płyta, która jest kultowa i faktycznie wtedy można powiedzieć, że była totalnym topem w Polsce w hip-hopie, a nagle patrzymy, a ona tam debiutowała na 15 miejscu na Olisie. Tak. No bo wiesz, były zupełnie inne czasy. Dzisiaj małolaci tego pewnie nie rozumieją. Zresztą dzisiaj, wiesz, no też to są zupełnie inne ilości. To może jakby realne dane sprawdzając sobie, wiesz, odtworzenia tak na Spotify'u czy na YouTubie, wiesz, tam no więc wtedy można było ściemniać trochę, że tak powiem, wytwórnie, no, nie? Daj spokój, a potem cała ta opcja, kurwa, co się robiło, dwupłytowe płyty, bo się liczyło, że dwa razy tak tyle sprzedałeś, no błagam cię, kurwa, no, kto to wymyślił? To pamiętam, że były takie asy, co wydawali pięciopłytowe albumy po to, żeby sobie diament zdobyć czy coś, nie? No to... Dokładnie. No ale jaka to jest satysfakcja później z takiego diamentu na ścianie? Zawsze był się też projekt z tego nurtu w aucie, który wydał dwie płyty, bo jedna miała być do domu, a druga do samochodu, a były takie same. A, coś było takiego, masz rację. No widzisz, i to jest ten zapadłem. Śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie. Tak. Ale to widzisz, no i tak robili, tak? Jakby, wiesz. No, ja nigdy takich rzeczy nie robiłem i nie jarałem się po prostu jakby nagrodami dla nagród. Ja uważam, że nagroda powinna mieć jakieś pokrycie, bo inaczej, no, chyba po chuj te wszystkie złote czy tam platynowe płyty, jak ty wiesz, że to jest farmazon, a nie, jakby nie zdobyłeś tego jakby uczciwie. No to na tej zasadzie to jak w Misiu, kurwa, ten, wiesz, puchar za zdobycie pierwszego miejsca, ale nie jestem w stanie w czym, a to nie, to się nie, później okaże. Tak, pan da synowi. A powiedz,
czy ty jako Sokół, wolny człowiek, artysta potrzebujący przestrzeni, jak ci się, wiesz, pracowało, nagrywało, grało koncerty i jednocześnie żyło razem? Czy to jest było właśnie inspirujące i ułatwiające, czy jednak się okazało, że nie? To jest ciekawe doświadczenie, wiesz, no właśnie... ja jakby dobrze to wspominam, jakby dobrze bardzo wspominam w ogóle ten czas z Marysią nagrywania i jeżdżenia i życia razem i to... Ale no to... dużo się jest ze sobą prawie cały czas. Tak, to było ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy bym je powtórzył, mhm. Tak bardzo świadomie wybierając taką drogę. No bo jak się człowiek zakocha, no to wiesz, to już koniec, nie? To jakby właściwie nie podejmujesz żadnych rozsądnych decyzji. Obecna partnerka też ci pomaga, bo damskie prosto. Wiem, że kiedyś mi Kasia mówiła, że coś tam macza w tym palcu. Nie wiem, ile jest prawda. Ale oczywiście, że tak. Jakby ja w ogóle mam taką niestety przypadłość. Mhm. Niestety, nie wiem właściwie. Czasami mi się wydaje, że to super, czasami, że bardzo źle, że ja lubię jakby w takim pełnym entuzjazmie zapraszać do pracy jakby w sensie wspólnej swoje dziewczyny. Mhm. Wszyscy mi zawsze odradzali i na samym końcu już, ja już nie wiem, czy nie powinienem im przytaknąć. Lubię to, lubię ten proces, fajnie jest, ale nie zawsze się to udaje, nie zawsze jest to potrzebne i czasami faktycznie może lepiej nie. Może lepiej jednak mieć tą dziewczynę, do której się wraca do domu z pracy i trochę masz się stęski. Możesz jej poopowiadać. Tak, dokładnie. Bo masz jakieś miejsce na romans z pracy, cokolwiek, prawda? A tak to nie ma sensu. Tak, ty jesteś pod obstrzałem, dokładnie. No i słuchaj, dochodzimy w tym momencie właśnie do etapu Wojtek Sokół, na który wiele osób czekało długo, zanim dojrzałeś i zrobiłeś solo. Bo, ja nie dojrzany był jeszcze, jestem wcale. To ale wiesz, o czym mówię? No, właśnie chyba kilka dni temu minęła trzecia rocznica od wydania twojej pierwszej solowej płyty, czyli Wojtek Sokół. No i ona to się tam obsypała, pokryła się 17 razy platyną, tak, single, o ile pamiętam, w ogóle tak, jakieś niesamowite dane. I tak wiem, że jakby środowisko była taka presja, czy ta poprzeczka jest na tyle wysoko, że płytą Nic, która wyszła niedawno, jakby dasz radę, przerzucisz, wiesz, i tak dalej. Wiesz, to się okaże. Wiesz, ale jakościowo, no to już widać po recenzjach i w ogóle, że jest dobrze, jakby no, jest to kontynuacja. Jest też, mi się bardzo podoba, jest dużo nawiązań też znowu jakby do retro, no, oczywiście nie w stylu Waucie, ale do tych lat 80. tam bodajże, nie wiem, Beat Steeza chyba jest na bajmie oparty. Tak, także fajnie, znowu gdzieś tam historia zatacza koło trochę, nie? No ja lubię te Itisy w takim trochę innym wydaniu, bo Problem je mocno eksploatował już, mhm. Ale ja trochę lubię je w innym wydaniu, znaczy w wydaniu Problemu też bardzo lubię, natomiast wiesz, kurwa, no ja jestem wychowany w tych latach 80. No więc tak? Właśnie, ja zapytać, zawsze wiesz... będę po prostu miał to w sobie. Ja często, wiesz, no jak nawet nie muszę wódki pić, odpalam sobie jakieś kawałki z lat 80., bo po prostu one mi sprawiają przyjemność. Wiesz, mhm. Taką, to jest trochę, czasami to jest jakiś guilty pleasure, bo no wiadomo, niektóre one są bardzo tandetne, ale lubię. A jak już naprawdę z chłopakami, kurwa, popijemy wódeczki. No, no i lata 90. też, bo... Jak wiecie, też... korona, wiesz, albo Labusz, no to jest też grubo. Dokładnie, a wiesz, no jesteś jednym z lepszych polskich storytellerów, to można powiedzieć śmiało i wiesz, te historie, które ty wyciągasz cały czas, wiem, że część z nich przeżyłeś, część pewnie zasłyszałeś, ale to są właśnie 80-sowe, mocno 90-sowe takie historie, których często młody odbiorca jakby poznaje trochę ten świat i życie dzięki twoim tekstom, no bo nie doświadczył tego, nie? I właśnie wiesz, też ja czasem się zastanawiam, na przykład twój kawałek After, z ilu Afterów tam są historie, bo ja nie wierzę, że to jest jakby jeden wieczór, nie? To nie był jeden, ale faktycznie to się tam zgadza praktycznie wszystko. Mhm. Bo oczywiście ja sobie lubię podkoloryzować wszystko i spiąć jakby kilka imprez w jedną, to jest jasne. I tak robię w większości właściwie swoich storytellingów. Licencja poetyka, no to wiadomo. Ja kiedyś byłem taki, wiesz, bardzo... bardzo stanowczy w tym i tak starałem się w ogóle jeden do jednego pisać historie, które się wydarzyły, ale potem już kiedyś o tym też gdzieś mówiłem w jakimś wywiadzie, miałem taką sytuację, że ktoś tam miał do mnie pretensje w sumie, bo opisałem taką nie do końca przyjemną sytuację z jego życia, pomimo tego, że zmieniłem imiona, no to mimo wszelkie wszystko, podobieństwo jest przypadkowe, jednak ktoś się dopatrzył. Nikt nie wiedział, ale on wiedział i jako nie było mu z tym dobrze, więc wtedy tak postanowiłem, dobra, może w sumie, kurwa, on ma rację, coś ja mam ranić tych ludzi jakoś, to sobie to po prostu będę posklejał sobie z tego mojego pojebanego życia po prostu jakieś jeszcze bardziej pojebane historyjki. I nie muszą one być jeden do jednego tak, jak się wydarzały, a dzięki temu w sumie mogą być nawet ciekawsze. Ale to jest zawsze ma oparcie jakby w rzeczywistości.
pozwalam sobie czasami na lekkie podkoloryzowanie, ale de facto jest tyle rzeczy, których nawet nie mogę opowiedzieć, a chciałoby się. Ale wiesz, każdy ponad każdym, to też jest taka, wiesz, z Warzywniaka, Janina i tak dalej, to są takie postacie, które obrosły legendą i bardzo oddają tamte czasy. No ja też się wychowałem w tamtych czasach, wiesz, pamiętam te Warzywniaki, pamiętam tych Cierpów i jakby, wiesz, ale zastanawiam się, bo dążę do tego, że wiesz, masz świetny też kontakt z młodym pokoleniem raperów, wiesz, nie każdy tak ma. Ostatnio się natknąłem, wiesz, że Eldo tam próbuje nagrywać epkę i pozapraszał tam różnych, wiesz, na przykład Taco Hemingway mu odmówił, ktoś tam. Starsi też mu mówili, ty jednak wiesz, no masz na płycie w Batonikach masz Chodaka, masz nagranego Szpaka. No, nie z Gret, nie mało lat, gdzieś po środku, ale masz z nimi świetny kontakt, tak? Wiesz, jakby... co? Widzę też, wiesz, że spotykasz się wieczornymi czasami tak, porami. Tak, z wieloma z nich znam się lepiej, wiesz, z imprez niż Mata był niż na swojej premierze, wiesz, gdzieś tam oni też do ciebie lgną, można powiedzieć w pewien sposób. No nie, no bez przesady, już nie róbmy ze mnie nie, ale takiego kurwa magnesu, to, ale... Masz kontakt, ale wiesz, w sensie i przychodzą na twoje zaproszenie i nagrywają, nie? Mam nadzieję, że mamy do siebie wzajemny szacunek. No tak bym to nazwał i wiesz, nie chcę tego drążyć, bo naprawdę nie chcę też robić z siebie jakiegoś tam gościa, do którego tam się tak super lgnie. Myślę, że mamy podobne zainteresowania, bo ja jestem niedojrzały, jak już ci wspomniałem na początku. Oni są bardzo z kolei, wiesz, mądrzy jak na swój wiek i pewnie gdzieś tam to się... spotykamy się po środku. I tak to zostawmy. Dobra. Natomiast szanuję, wiesz, no dużo. Cieszę się też z tego, że kurwa, no nie jestem jakimś odklejonym z Gredem, po prostu, że jestem w stanie w ogóle rozmawiać z tymi ludźmi, że jakby rozumiem, o czym oni do mnie mówią, kurwa, a nie, że wiesz, jak stara babcia, która już nie kuma za bardzo. Chociaż moja babcia napierdala mi na tym, na Facebooku jakieś lajki i tak dalej. Ale nie wiem, czy jesteś tego świadom, bo ja złapałem taki niuans ostatnio, że w kawałku Na cały świat masz tam taki wers, że jako psychofan może nagrasz cover 1.8R. No. No i minęły 3 miesiące, no. 2, i Szczyl ze swoim ziomkiem nagrał Jak zapomnieć 1.8R. Kurwa, widzisz, to ja jeszcze na to nie wpadłem. Ale... I tak się zastanawiałem, wiesz, czy on... prosto na to wpadł, czy Wojtek Sokół inspiruje? Tego nie wiem, trzeba by Szczyla zapytać, nie poznałem go jeszcze. Ale rozumiesz, to się wydarzyło w przeciągu naprawdę kilku miesięcy, nie? Nie, no myślę, że to zbieg okoliczności, ale to zabawne dosyć, muszę posłuchać, bo nie słyszałem tego. Sprawdź, jest. Beat jest troszkę nowszy, ale generalnie... Okay. No ale widzisz, no jakby, no wiadomo, o co chodzi też w tym kawałku, no chodzi o to, kurwa, ludzie są strasznie pozamykani, jakby, a tak naprawdę można robić wszystko w granicach, oczywiście, jakiś tam norm, które sami sobie powinniśmy budować, a nie przejmować się też normami społecznymi tak bardzo, jak niektórzy się przejmują. Jasne. I tyle, no. Powiedz mi, Wojtek, bo znam cię trochę, widzę, że jesteś psiarzem, w sensie masz swojego owczarka. Już się przestraszyłem, co mi chcesz tu przybić? Nie. Dobra, mówię nie. O wspaniałym owczarku, którego, jak nie pamiętam, jak... Azor. Najprostsze imię dla psa, czy, w elementarzu było. Czy spacery na przykład z nim to jest też dla ciebie jakaś inspirująca rzecz? To jest moment, kiedy ci przychodzą pomysły? Czy to jest jakieś tam, wiesz, oderwanie też od normalnego życia, od tego? Czy wtedy właściwie się wyłączasz i wiesz, nie ma... co, ja z moim psem spędzam dużo czasu. Ja go wożę, no tu byłby normalnie. Zostawiłem go, bo nie wiedziałem, czy mogę sobie pozwolić na to, że wiesz, nie chciałem tutaj jakby robić afery, jakieś zamieszania. Natomiast on ze mną jeździ w bagażniku często całymi dniami i wchodzi ze mną do restauracji. Do różnych miejsc, do studia, śpi ze mną, jakby wiesz, w studio, jak ja nagrywam, to on sobie kima. Chyba nawet nie przeszkadza mu ta muzyka, może ją polubił, może po prostu ją toleruje, ale faktycznie spędza ze mną dużo czasu i jest dla mnie takim, ja często patrzę w lusterko, czy on jest w ogóle w bagażniku, jak go nie ma, to tak, ja nie lubię, jak go nie ma, ja wolę, jak on jest, tak, ja z nim mógłbym właściwie wszystko robić, no najgorsze są te wyjazdy, bo świat jest taki popierdolony, że żeby dużego psa zabrać gdzieś za granicę, no to jest masakra, kurwa, po prostu. Już nie mówię na, wiesz, po Europie, no to jeszcze jak pojedziesz samochodem, to możesz to zrobić, tak? On ma jakiś europejski paszport i tak dalej, ale no do samolotu wsadzić takiego dużego psa, no to musisz go, kurwa, wsadzić do jakiejś klatki, kurwa. On gdzieś jedzie z jakimiś bagażami, potem ma jakąś kwarantannę, kurwa, chuj wie ile, no to jest w ogóle bzdura jakaś, nie kumam tego. Jakby żyjemy w XXI wieku, a ja ze psem nie mogę polecieć, kurwa, do Kalifornii na przykład. Ludzie się dzielą na kociarzy i psiarzy. Ja też jestem tym, który kocha psy. Zresztą, nie wiem, czy pamiętasz, jak myśmy mieli Rabkę Ciapę, to też z Wujkiem mieliśmy psy z jednego miotu od Arturka z radości. Pozdrawiam serdecznie. I też one siedziały za nami, także tutaj oświadczam, że jak ktoś chce z psem tutaj przyjść, następnym razem, Wojtek, bierz Azora. To razem byłby z nami. Natomiast
w Stanach jest taki myk, ja nie, wiesz, to jest, może to jakaś taka legenda, ale z tego, co słyszałem, a słyszałem to z paru źródeł, to działa, że tam możesz mieć zaświadczenie o depresji i duży pies może z tobą latać normalnie w samolocie obok ciebie, wiesz, bo po prostu on cię pociesza i bez niego wpadasz w depresję i tak dalej. Natomiast to jest tylko na terenie Stanów, no i niestety w Europie chyba to nie działa. Dobra, ale na pewno nie w Polsce. Tak jest, ale wiesz, te, że tak powiem, miejsca do friendly coraz bardziej się pojawiają, widzę, że to się jakoś, wiesz... Nie, właściwie więc... nikt mi nie robi problemu, ja naprawdę wchodzę Ale wiesz, ty też Wojtek, to jest inaczej. No ale bez przesady, no kurwa, już nie róbmy ze mnie... Nie, to nie o to chodzi, ale... Jarosława Kaczyńskiego. On nie z psem, bardziej z kotem. Dobra, wróćmy do płyty Nic. W singlu pierwszym Cześć, bardzo fajnym teledysku, Kuchnia molekularna, gotujesz tam. Czy ty lubisz w ogóle gotować i pichcić, czy to jest... Że właśnie powiem, zupełnie, że bardzo lubię. Bo wygląda, tam jest to tak wiarygodne. Bo ja nie umiem w ogóle zupełnie, w związku z czym chciałem trochę przekornie też spróbować. Natomiast ja mam w ogóle taką cechę, że ja nie zabieram się za rzeczy, których nie potrafię, czyli na przykład nie sprzątam, to, wiesz, no, po prostu jak czegoś nie umiem, no to po co mam coś zepsuć, tak? Lepiej, żeby to zrobił ktoś, kto się na tym zna. I tak podchodzę do życia i myślę, że gotowanie jest jedną właśnie z tych rzeczy. Poza tym druga moja cecha jest taka, że jeśli się za coś zabieram, to raczej naprawdę staram się zrobić to dobrze. Tak? Ja oczywiście nie mówię, że zawsze mi wychodzi, ale staram się i naprawdę jestem taką osobą, która jak już zaczyna coś robić, to chcę, żeby to było zrobione dobrze. Rozumiem. Nie lubię takiej fuszerki. No i kurwa, jak sobie myślę, ile ja bym czasu musiał poświęcić na to, żeby sobie zrobić, no nie wiem, pierogi. Zastanawiasz się nad tym, ja pierdolę. Nie, no tam w ogóle maczasz jakieś, wiesz, nie, no, chipsy spokój, z czegoś, no, to jest nierealne, więc ja z góry założyłem, że to nie ma sensu, żebym się w ogóle pakował w to gotowanie. Chociaż na stare lata. Ale wygląda to bardzo tam, wiesz, profi, tak jak dlatego no, bo tutaj chciał to zapytać. Pokazali mi, jak coś się robi, no to starałem się powtarzać, jak proszę cię, wiesz. Przysłowiowa małpa, ale... Do małpy zaraz przyjdziemy. Dobra. Do Ape. Słuchaj Wojtek, mam taką ankietę, nazwałem ją Jeden z Dwóch, kiedyś był nawet taki raper. Gdzie rzucam ci dwie rzeczy i sobie wybierasz, która jest bliższa tobie, trochę definiuje człowieka. Jak nie chcesz odpowiadać, to nie, ale to są rzeczy, raczej proste rzeczy. Jedziemy? No to Jeden z Dwóch. Air Max czy Air Force One? Air Max, czyli klasyczne. Air Force One bardziej oldschoolowe faktycznie takie. No i new schoolowa teraz. Teraz dzieciaki, teraz dzieciaki. I Jordany jedynki, jak już. Jasne. Dobra. Biżuteria czy tatuaże? Czy nic, wiesz, chodzi mi, że bling bling, no nie teraz wiem. Nawet perły chłopaki noszą. Mógłbym powiedzieć 0-0, ale mogę też powiedzieć 50-50, bo mam jeden tatuaż tylko i nie zamierzam robić żadnych innych. I z biżuterii to toleruję tylko zegarki oraz... To jest Z-etka, no właśnie. Z-etka tutaj, to co myślisz, może... Złożę dwie Wiktorie, więc na górze. Bardzo ograniczona biżuteria, bardzo ograniczony tatuaże. Po trochę tego, dobrze. Bitcoin czy Ethereum? No ja Ether. Tak, ty Ether, dobrze. Piwowski czy Bareja? Bareja. No jednak Bareja. Dobra, Szlugi czy Shisha? No Shisha zdecydowanie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że IQOS chyba wygrywa wszystko. IQOS. Wszyscy teraz. Też nie było za to płacone. Jeszcze nie było, ale może teraz się zgłosi. Sytuacja ostatnio znowu, że się wchodzi pod klub i czy ktoś ma papierosa, nie za bardzo, albo czy ktoś ma ogień, to wiesz, nikt nie ma, bo wszyscy mają IQOSy. No. Takie znamie czasów. Dalej. Trap czy drill? Ja nie, w ogóle nie, dobra, na to nie odpowiadam. Dobra, chodzi mi bardziej posłuchać. Nie chodzi o to, że... Ale słuchasz nowych rzeczy? Tak, tylko ja nie lubię ich nazywać. Dla mnie to jest w ogóle bzdura, to takie kurwa szufladkowanie tego wszystkiego i wiesz, i wymyślanie co chwilę nowych łatek dlatego, że kurwa jeden werbel jest przesunięty, kurwa, nagle i w każdym kawałku musi być tak samo przesunięty, rozumiesz? Jakby... No ale wiesz, autotune dla mnie to jest znaczenie. Jako trap myślę te wszystkie mocno, wiesz, ale mimo podkręcone. Wszystko trap. Wolę trap od drillu, no. Mimo wszystko. Ale to... Rozumiem. Gdybyś miał ja słucham muzyki, kurwa, staram się jej nie nazywać. Nie wiem, dobra, zła, rozumiem, tak. Ale jakby wiesz, chciałem zobaczyć... Ale tak, no bliżej mi troszeczkę do trapu. No. Rozumiem. Tu możesz nie odpowiadać, ale to jest inspirowane kawałkiem Młodego Drona i Kaza Bałagane. Bardziej psychodeliki, czy wolisz, jak cię nosi? Psychodeliki, no tak. Wyłączając z tego THC. Rozumiem. Wyłączając. Kiedyś pamiętam kawałek Dentysta,
Czy tam ale nie, ten... no, ja przecież nawijam tam właśnie o tym, że ja nie palę, ale jestem za legalem. No. Tak było w Dentyście, tak? Ja nie palę jointów, jakby wszyscy o tym wiedzą. Jestem jedynym raperem na świecie, który nie pali jointów. Przynajmniej jednym z niewielu na pewno, bo jak wiemy, wszyscy prawie palą, tak? Znaczy, tak się utarło. No, śmieję się, oczywiście mówię to ironicznie. Zapowiada się walka o depenalizację. Natomiast teraz. LSD, grzybki, polecam, kaktusy. Że w ogóle są, że uważam, tak powiem, ukrywane że... badania na temat grzybków bardzo to, teraz. Oczywiście, że tak starych. Teraz ludzie będą, wiesz, oczywiście odbierają to cały czas, że to są jakieś narkotyki. To nie są żadne narkotyki w ogóle. To są środki psychoaktywne, psychodeliki, które rozszerzają nam świadomość, od których nie da się uzależnić w żaden sposób i tak dalej. Zwłaszcza microdosing, taki dlatego termin, wyłączam z tego niestety, kochani moi drodzy, marihuanę, ponieważ... Mhm. Tutaj zdania są podzielone. Rozumiem. Polskie dania czy kuchnia świata? No nie, ja tak nie mogę zdecydować, bo uwielbiam polską kuchnię i uwielbiam światową kuchnię. Tu nie, w ogóle to nie do... Nie do ja bardzo dużo lubię, jem dużo, niestety widać. Bo... Jeszcze jest to, i, to ale też przy okazji lubię się... lubię spróbować różnych rzeczy w różnych miejscach, mam swoje ulubione rzeczy. A bez polskiej kuchni też bym nie dał rady. No. A ze światowej to bardziej jakieś właśnie azjatyckie typu, nie wiem. No w każdej kuchni jest coś dobrego, i koreańskiej, i japońskiej, i pytam, bo ty dużo podróżujesz, więc włoskiej, masz okazję spróbować. Oczywiście. Ja wiesz, znaczy mówiąc tak z takich basicowych rzeczy, no to ja jestem pochłaniaczem po prostu glutenu, tak? Ja jestem totalnie. No nie widać. No, morda, to wiesz, dużo spacerów za zorem pewnie robisz i... I nie tylko. No. Słuchaj, w każdym razie... Wszystko, co mączne. Mhm. Ja po prostu jestem fanatykiem pierogów wszystkich na świecie, oprócz samosy, która mi nie smakuje zupełnie. To wyjątkowo jedyny pieróg, którego nie lubię. Poza tym, wszystkie uwielbiam. A on jest z mąki z ciecierzycy, to dlatego i Shaolin Bao, i proszę ciebie, dimsumy, i wiesz, jakieś po prostu gyozy. Jasne. I polskie klasyki z uszka na przykład z grzybami, no kurwa. Pierogi to jest w ogóle i pielmieni, i gruzińskie. Nie haczapuri, tylko no właśnie, hinkali gruzińskie. No, wszystkie pierogi są w ogóle czemu. Proszę, atlas pierogów według Wojtka Sokoła. Pierogi świata, restauracja, moje marzenie. No ogóle, właśnie, wiesz. Robisz różne biznesy, zaraz pogadamy. Knajpy jeszcze nie masz. Nie mam, nie mam i chyba nie chcę mieć prędko. To jest podobno ciężka sprawa. Gastronomia jest ciężka. Dobra, już prawie kończymy ankietę. Poniżej 100 BPM-ów czy powyżej 100 BPM-ów? To nie ma sensu w ogóle. To, ale... Nie, no to nie jest ma no bardziej sensu, no. Kiedyś były to bardziej, tak, teraz ale to są niby tak szybsze, bo, ale to wiadomo, że dwa razy wolniej można dwa razy szybciej napować. Więc to w ogóle, to nie ma, trochę przepraszam cię, ale to no. Pytanie nie ma sensu, bo dzisiaj 70 i 140 to jest to samo. Więc jakby, no, zresztą wiesz, czasami nawet jest literalnie to samo, bo producenci tak. Zapisują po prostu inaczej to, wiesz, niezależnie no, od podziału. Ale chodzi o charakter, nie wiadomo, że to poniżej to chodzi bardziej o oldschoolowe. Nie, ale nie mam w ogóle, wiesz, jakby preferencji. Lubię różne bity, tak naprawdę. Wschód czy zachód? Chodzi ci o hip-hopową scenę amerykańską? Możesz to... Tak sobie myślałem, o co mi chodzi. Czy mi chodzi wschód, zachód, okay. Słońca, czy mi chodzi... Wiesz, u ciebie mi chodzi o podróżowanie, bo, no to, bo dużo zwiedziłeś wschodu i no pamiętam to... w ogóle projekt Prosto Slavic Flavor. Jeśli chodzi o amerykańską scenę, to no. Wschód zawsze no. Było mi bliżej. Jeśli chodzi o porę dnia, zdecydowanie, kurwa, zachód. Jeśli chodzi o podróże, to nie ma czegoś takiego wschód, zachód. Kurczę, no... Bardzo lubię różne miejsca, naprawdę, i ostatnio się nad tym dużo zastanawiałem, czy jest jakaś taka, gdyby mi kazali umrzeć gdzieś, żebym wiedział, że teraz muszę już wybrać sobie miejsce pochówku, czy tam tego, wiesz, no wiadomo, że Polska pewnie jest takim pierwszym wyborem mimo wszystko, mimo tego, że nie wiem, czy chciałbym tu mieszkać do końca życia, tak? Zresztą zastanawiam się nad tym od 20 lat, ale cały czas tu jestem, więc o czymś to świadczy. Natomiast Azja jest takim miejscem chyba najprzyjemniejszym i najprzyjaźniejszym. Tak mi się wydaje, mimo wszystko. Chociaż Ameryka Południowa też jest super. No właśnie chciałem zapytać, jak się spędza kawalerski w Kolumbii? Czy to jest ciekawe doświadczenie, czy nie? Tak. Tak? Ale w sensie no, wiesz, zwiedzania i w ogóle? Był na to czas, czy nie? Bo nie, no, dużo tam widzieliśmy, tak. Byliśmy w trzech miastach, byliśmy w Bogocie, w Medellin i w Kartagenie. Nie dotarliśmy do Cali już nie było sił. Rozumiem. I tak szacun, że tyle wyszło.
Wojtek, jesteś też głosem. Chciałem się, znaczy chodzi mi jakby o bycie lektorem. Byłeś Jerzym, który tam zresztą... Nie byłem Jerzym, byłem Stefanem. Byłeś Stefanem faszystą. Byłeś Stefanem faszystą, byłeś głosem w pewnych reklamach z napojem, byłeś też głosem w fantastycznym kartunie Ziomek, który w ogóle ja wspominam bardzo miło i tam było dużo raperów. Bardzo duża, bardzo ale dobra obsada. Się w tym czujesz? Dobrze się w tym czujesz, w sensie tak, w dubbingu? Tak, jasne. To nie są... Znaczy nie, dubbing jest w ogóle super, bo przez chwilę... Tak jeszcze przypomniało mi się, jak nagrywałem audiobooka, to jest trudna praca, tak? I nie wiem, czy chciałbym to robić jeszcze kiedyś w życiu, bo to naprawdę jest bardzo mozolne, niewdzięczne. Wiesz, no ja też nie mam takiej wymowy perfekcyjnej, jak aktor trenowany, więc to nie było ten. Ale jeśli chodzi o podkładanie głosu do filmów animowanych, kochani, zapraszam. Ja jestem naprawdę świetnie się sprawdzam w roli najbardziej popierdolonych bohaterów najchętniej. Stefan faszysta, tylko nie przypomniałeś mi go. Dobra, Sokół, przejdźmy trochę do twoich przedsięwzięć, za którymi stoisz i w które niektóre sam wymyśliłeś, sam powiedziałeś, że jak coś robisz, to się angażujesz to w 100%. Pierwsza rzecz, o którą chciałem zapytać, to jest, bo współtworzysz Ponad Film razem z Piotrkiem Jasińskim, tak. Którego pozdrawiam, bo z nim pracowałem też przez lata. Tak, i to jest bardzo fajne. Pracował, tak? Tak, dokładnie. To Piotruś był też, ja go poznałem, bo on był wtedy jeszcze chyba pracownikiem Papai i produkował teledysk w Gwałcie. A widzisz, chyba tego nie wiedziałem. Tak. Ja z nim pracowałem przy różnych tam reportażach z Openera i w ogóle przemiły człowiek z dużą wiedzą i właśnie stworzyliście coś, co nazywa się Ponad Film, czyli tak naprawdę pierwsza firma, która realizuje zdjęcia platformą FVP. No tak, znaczy są prywatne osoby, które to robią, ale my faktycznie kompleksowo jesteśmy w stanie lepiej obsłużyć marki. Możemy też ale jakby ty kreatywnie symulację też inspirać, jakby wymyślałeś... robić i dużo rzeczy. No jakby generalnie zapraszam do Piotruli, on jest u nas panem prezesem. Odpowiada za to. Tak. Ja i oprócz tego, że jestem udziałowcem, no staram się czasami skupić na jakimś new biznesie. Po prostu wiesz, też przez to, że znam dużo ludzi, to zawsze staram się zainteresować naszymi możliwościami, po prostu jakichś potencjalnie znajomych. Ale... A gry? Wiem, że ty się też z bratem robisz z Małolatem, w sensie z bratem PZ-a. Było jakieś przedsięwzięcie? Tak, Małolat już niestety nie jest ze mną w spółce. Natomiast faktycznie w True Games jestem cały czas udziałowcem. I to jest bardzo ciekawa sytuacja. Zresztą mam na przyszły tydzień umówione spotkanie z nowym prezesem, bo się zmienił właśnie. Czy ty wnikasz jakoś w e-sport w ogóle, w to co się dzieje, bo dużo raperów teraz się do tego... E-sport mnie mało interesuje, bo ja też mało gram, ja jestem takim totalnie niedzielnym graczem, wiesz, mam oczywiście PlayStation w domu, ale nie... No kurwa, gram naprawdę raz do roku, można powiedzieć. Jasne. To jest mniej więcej tak, jak zapalę jointa. Czyli nie zapraszają cię na takie Shift League, jak teraz jest, wiesz, że tam jedną drużynę ma Borikson, tam Inter na Ziomale, że mają drugą drużynę, ja, wiesz. Nie, w ogóle to nie jest... Ja nawet trochę się chujowo czuję, że marnuję czas, nie? Jak za dużo czasu spędzam. Nie chcę oczywiście nikomu mówić, że tak, że on to robi ze swoim czasem, bo słuchaj, no niektórzy rozwijają na tym całe kariery, więc jakby absolutnie... Gadałbym bzdury, gdybym tak twierdził o każdym. Natomiast ja mam trochę takie poczucie, że tam wiesz, pogram sobie, no mam kilka gier w życiu, które jakby wiesz, skatowałem. To bardzo dziwny wybór w ogóle jest w moim życiu, muszę przyznać, bo to jest chyba takie trzy gry, w które grałem najdłużej, no to jest GTA, Tony Hawk i proszę bardzo ciebie, podobnie. I teraz uważaj, kurwa, i golf. Też bardzo lubię golf. Jeszcze jak Nintendo Wii kiedyś był i wiesz, i stawałeś przed tym wiele godzin spędzonych, ale też mi się przypomniało, jak było Studio Schron, w którym wszyscy nagrywaliśmy jakieś tam swoje pierwsze materiały, to kilka płyt nie powstało czy projektów, bo tam ta konsola, która była w drugim pomieszczeniu, jednak zżerała trochę czasu, pamiętasz, to tak było. No tak, tak. No. I stąd jakby rozumiem swoje podejście. Kiedyś grałem, oczywiście wszyscy graliśmy w FIFA, więc jakby wiesz, czy w PS-a, jakby w PS. Pro Evolution Soccer, dokładnie. PS. No. Więc to były czasy, kiedy wszyscy grali w piłę, no ja wtedy też grałem, natomiast teraz nie pamiętam, kiedy grałem ostatni raz w jakąś piłkę nożną na konsoli. Przypuszczam, że mogło to być z 15 lat temu. Dobra, no to przejdźmy do czegoś, co w naszym dzieciństwie było bardziej oczywiste, czyli czytanie książek, czyli wydałeś Baśkę.
Wydałeś później, nie pamiętam jeszcze, jakąś książkę, ale wydałeś sam w końcu swoje opowiadanie i czytałem. No, że miało to, to nie było takie, opowiadanie. Wiesz, dorzucone tylko na prośbę moich pracowników. Tak ale korci cię, żeby coś napisać? Skoro jesteś takim storytellerem, przerywasz to w teksty, to właśnie jest ciekawe. No, skrubnąłem to w moment tak naprawdę, bo to jest taka kartka pocztowa rozszerzona z tam mikroopowiadaniem, ale faktycznie... Ale autobiografii... No jakoś mnie do tego zmusili, bo mnie tak wiesz, cisnęli, żebym coś tam napisał na tą kartkę pocztową. No ja nie umiałem napisać prostych życzeń, więc napisałem to mikroopowiadanie, było mi łatwiej napisać niż życzenia. To też świadczy o moim ciwnym charakterze. Natomiast faktycznie pokazało mi to, że to nie jest tak strasznie trudne, tylko trzeba się zabrać. Ja mam też problem z tym, żeby po prostu się zebrać, że dobra, no to usiądę i teraz będę to robił. No bo tak. Tyle mam jakby różnych cały czas pomysłów i rzeczy, które robię, że to moje życie wygląda trochę inaczej. Ja jeżdżę cały czas gdzieś po mieście, spotykam się tu z tym, pogadam tu z tamtym, tu mam jakiegoś kola po drodze, wiesz, i jakby to jest taki intensywny cały czas taki młynek. Ale wiesz, gdyby ktoś nawet tobie to spisywał, wiesz, jak się teraz pisze książki i tak dalej, ale taka ja nie biografa, nie myślisz, ja myślę, że wiele osób by to, wiesz, nie, bardzo chciało poczytać, ale tak nie. Jak ze mną tu opowiadasz, coś przypomina sobie dyskoteka w nurze, wiesz. Mordo. Niekoniecznie biografia, ale może jakiś, wiesz, no jakiś motyw z życia, nie? Ja sobie tam coś w tej głowie układam pomału, wiesz, jednak. Ja myślę, że, wiesz, czasy na pisanie o sobie to będą naprawdę, jeśli w ogóle tego dożyję, jak już będę, wiesz, naprawdę stary i już będę wiedział, że nic więcej się nie wydarzy w moim życiu. Tak? To możemy wtedy podsumowywać. Na razie ja widzę, że wydarza się jeszcze całkiem sporo i tak naprawdę szkoda by było palić temat. Rozumiem. Poza tym, wiesz, no, ja mam dużo pewnie takich historii, w których jakbym je chciał tak szczerze opowiedzieć, to pewnie trochę osób by się na mnie poobrażało. Wielu rzeczy nie mógłbym w ogóle powiedzieć ze względu, że mógłbym jakby komuś narobić problemów i tak dalej. Wiesz, tak jak z tymi tekstami, co mówiłeś. Że... Na przykład, więc jakby, wiesz, ludzie nie są takimi elektronami, które są w nicości, tak? Tylko nasze życia są powiązane ze sobą. Jeśli ja zacznę opowiadać jakąś historię, w której nagle się okaże, że jesteś ty, może się okazać, że komuś to nie jest na rękę i jakby nie życzy sobie i tak dalej, więc... Wspomniany wcześniej Kozak wydał książkę i od razu się tam, wiesz, posypały. O co mi chodzi? Słyszałem coś tam w ogóle, że też napisał nie do końca prawdę o tym... O Wolcie tam było, że nie było. W składzie też coś tam jakieś bzdury, znaczy w sensie nic nas nie poobrażał nas tam jakoś strasznie, ale generalnie to nie do końca też jest prawdą to, co on tam napisał, z tego, co słyszałem od chłopaków, bo ja nie czytałem tego fragmentu. Rozumiem. Natomiast faktycznie ktoś tam w Zip Składzie mi o tym mówił. No dobra, ale inaczej. Czy jacyś pisarze się na przykład do ciebie zgłaszają, bo chcą wydać u Wojtka, czy coś? Tak, wiesz? Znaczy oczywiście my mamy sporo propozycji wydawniczych, natomiast muszę przyznać, że duża większość z nich albo jest kiepska, albo nie pasuje trochę do naszego profilu wydawnictwa. Natomiast my mamy jakieś rzeczy, które teraz już są w drodze, a też mamy, właśnie niedawno nam wpadły dwie nowe rzeczy, które wydają się bardzo ciekawe, więc możliwe, że troszkę więcej wydamy tych książek teraz w najbliższym czasie. Ja też cały czas marzę o tym, żeby zacząć wydawać albumy i jakby bardzo... Za dużo rzeczy robię, żeby móc poświęcić temu czas i jakby, ale jeśli ktoś... Ale albumy muzyczne w sensie? Nie, albumy no, takie to właśnie, wiesz, bo to już duże robię. Książki z kolorowymi, tak. Kurwa, ilustracjami, tak? Tudzież zdjęciami. I ponieważ sam kolekcjonuję różnego rodzaju albumy, to jest to bliskie mojemu sercu i chciałbym wejść w ten rynek, że tak powiem, wydawania tych takich nieco droższych rzeczy, a za to bardzo dobrze wydanych. No dobrze, to przechodzimy teraz do czasów bardzo współczesnych. Jak to jest z tym mintowaniem i z tymi NFT i z Hype Beast Gang? Masz małpę. Zakładasz portfel. No wiem, ale ty masz małpę, Steve ma małpę i to wywołało straszne zamieszanie. Ja nie do końca kumam czemu, bo jeżeli się żyje w dzisiejszych czasach, tak jak 10 lat temu ci, którzy zainwestowali w kryptowaluty. Ale ludzie sobie dopowiadają jakieś rzeczy, wiesz, to mi się wydaje, że to tylko chodzi o to, że ludzie od razu myślą, że ktoś ci za to zapłacił. Tak? Nie, to kurwa ja zapłaciłem za tą małpę. No ja to rozumiem. A nie mi ktoś zapłacił za to, że ja mam małpę, tak? Tak. Więc jakby... Ale ludzie też nie rozumieją, jak ty masz tą małpę, że w blockchainie jest zapisane to, że ty jesteś jej właścicielem i masz jakby do niej prawo. Ale może ją sprzedam na przykład albo coś, wtedy nie będę miał małpy. No jakby, wiecie, to... Ja nie wiem, no... Ale intuicja ci mówi, że ta małpa na przykład będzie droga i że ona jest wyjątkowa, bo tych małp jest teraz dużo. Ja nie lubię gadać o pieniądzach. Rozumiem. Tak nie, tylko czy się podoba... Jest... No, mogłem na tej małpie już zarobić bardzo, tak mówiąc zupełnie szczerze. Na razie teraz
jest faza lekkiego spadku i za sekundę będzie znowu bardzo dobrze i jakby na pewno na tej małpie nie stracę, niech się nikt o mnie nie martwi. A to ja znaczy mintować, bo niektórzy tam w dniem pytali, myśleli, że to coś związanego z miętą, a to jest po prostu nabywanie, nie? Powiedzmy, że tak w najprostszy sposób można to wytłumaczyć, że po prostu nabywamy pewne dobra cyfrowe, tak zwane tokeny, niewymienialne tokeny, czyli NFT. Mhm. Które... Łatwo ci było w to wejść? Bo wiesz, niektórzy się w ogóle boją, że to jest, wiesz, abstrakcja i zakładanie portfela i tak dalej, że to jest, wiesz... Znaczy to jest mało intuicyjne, muszę przyznać. I szczerze mówiąc, kurwa, ktoś, kto wymyśli, jak to zrobić, żeby to było ładniej wyglądało i było prostsze, bo to faktycznie jest... Ten proces zakładania tego portfela to jest jakaś, kurwa, głupota. No, po prostu to wygląda, jakbyś w IRC-u pisał, kurwa, w 93, kurwa, do kogoś, kurwa, wiadomości, no. Dziwne, ale no tak jest. A czy ty masz zamiar wypuszczać swoje NFT, patrząc na to, co się dzieje w Stanach, wiesz, że Jay-Z sprzedaje prawa do, wiesz, kawałków z pierwszej płyty tam, czy coś, wiesz. To Doda nie... skanuje swoje ciało. No, wiesz. Tak się składa, że akurat jestem nawet w pewien sposób związany z firmą, która skanuje ludzi. Natomiast... Nie musisz zgadzać. Czy chodzi ci to po głowie, czy to nie jest ten czas jeszcze? Chodzi o coś innego. NFT ma sens, jeśli ma sens. Mhm. Krótko mówiąc, tak? To nie jest tak, jak ludzie myślą, nie? Że kupisz sobie jakiś, kurwa, obrazek. A już pierdolenie ludzi, że robisz Ctrl-C, Ctrl-V, pokazuje, jak wielką niewiedzą oni się wykazują, tak? Mhm. To jest na tej samej zasadzie możesz sobie kupić podrabianego Rolexa albo podrabianego, nie wiem, kurwa. Nie, no ja widziałem w ogóle tak, jak jest Pirate Bay, widziałem NFT Bay, gdzie możesz, są te, wiesz, znane, no, możesz sobie ściągnąć, tylko nie można mieć praw. Na tym polega NFT, że masz prawo własności zapisane w smart kontrakcie. No po piraci, jakby, no to jest piractwo, nie? Nigdy nie zmienisz własności tego danego pliku. Ludzie tego nie kumają, no ale nieważne, to w ogóle jakby nie ma znaczenia, bo też nie ma co na siłę kogoś przekonywać. To też nie jest tak, że ja uważam, że dzisiaj wszyscy powinni, kurwa, żyć NFT. Mhm. Absolutnie. Jak komuś to nie jest potrzebne do szczęścia, to niech nie żyje. Ale wiesz, to się stał modny temat, to trochę przyszło z zachodu, wiesz. Już wydaje mi się, że ludzie tego w ogóle nie rozumieją, bo jakby to było widać po niektórych polskich NFT, które zostały, że tak powiem, uruchomione na rynku. No, nie chcę tam naprawdę też ze względu na to, że jak wiadomo, świat jest mały i częściowo moi znajomi są zamieszani w pewne rzeczy, które do tej pory wychodziły, no ale poziom tego był naprawdę żenujący i faktycznie, jeśli Polacy mają się uczyć NFT na tym, co do tej pory się tutaj działo, no to mają prawo być przerażeni i myśleć, co to, kurwa, za jakiś idiotyzm po prostu i, wiesz, skam i wyciąganie pieniędzy. Pieniędzy, dokładnie. Natomiast NFT ma duży sens w różnych przypadkach. Nie róbmy z tego, błagam, audycji o NFT, bo to nie ma sensu. Nie przekonamy nikogo, kogo nie trzeba przekonywać, a poza tym nie mam w ogóle takiej intencji, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Dobra, Wojtek, widziałeś Super Bowl ostatni ten? No myślę, że, kurwa, dwie osoby na świecie tylko nie widziały, bo są ślepe, no. Pytam pro forma, no i też, czy ci się to podobało, czy uważasz, że to, wiesz, znaczy, no, głupie pytanie, ale że to taki zjazd boomerów trochę, że 50 Cent, przytyty i tak dalej. A jakie to odniosłeś wrażenie? Bo mi się bardzo podobało, to nie, są no, kawałki naszego liceum, no, wiesz, tam to, czasów, wiesz. Oczywiście, że to był total boomer show, nie ma co pierdolić i pewnie, znaczy ciekawy jestem w sumie, bo nie gadałem o tym jeszcze z żadnymi takimi małolatami i ja jestem bardzo ciekawy ich reakcji na, właśnie, na to. Ja też. Znaczy gdzieś tam z kimś rozmawiałem, że fajnie, nie, ale że właśnie trochę się śmieją, że trochę to jest cringe'owo, wiesz, już takie, wiesz. No bo dla mnie nawet to było trochę cringe'owe, te, kurwa, jakieś białe domki, kurwa, dla lalek, w których oni tam wychodzą, tańczą na dachu, kurwa, no to wszyscy, umówmy się, no to... Kontenery to by chciałem ci powiedzieć. Dobra, to rap kontenery. Dla mnie to było, duży procent był wiochy w tym wszystkim, ale jakby przez to, że też, no wiadomo, wychowałem się na tej muzyce i jakby jest to ci bohaterowie, powiedzmy, którzy tam się pojawiali, bo takich możemy dzisiaj nazywać, w ogóle, kurwa, chyba raperzy dzisiaj to są tacy trochę super bohaterowie z komiksu, to powiem ci, no to było dla mnie bardzo ciekawe i fajnie się to oglądało, jako przedstawienie, no niesamowity show. Wiadomo, że wyprodukowany na zajebistym poziomie, niewyobrażalnym, no uczestniczenie w czymś takim musi być jakimś kosmicznym przeżyciem. Natomiast... To najważniejsze, wiesz, że oni występują za darmo, bo to jest po prostu zaszczyt wystąpić halftime. Tego nie wiedziałem. Natomiast... Znaczy tak słyszałem, może tam poukrywali koszta w zwrotach kosztów podróży, czy coś, wiesz, że są różne patenty. Natomiast wiesz, inna sprawa, że widziałem tak zupełnie z innej beczki, ale mi się przypomniało, że chyba po Super Bowl odleciały stamtąd 154 prywatne jety, tak? I jakby policzyli, jaki był ślad węglowy tego wszystkiego, kurwa. No.
ciekawe czasy to są w ogóle, w których żyjemy, nawet już abstrahując od wszystkiego. Ale nie wiem, czy widziałeś dwa dni później, czy trzy dni później wyniki, jak znowu zaczęły się sprzedawać te płyty, czyli pierwsza płyta Snoopa, te, wiesz, te kawałki, no, które tam były. No więc... Wiesz, młode pokolenie, które pewnie nie sięgało, nagle zobaczyło. Mam nadzieję, że kiedyś, wiesz, finał Ligi Mistrzów będzie w Warszawie. I że zbierze się ekipa. I że wtedy między dwoma połowami będziemy mogli my zagrać taki sobie tutaj, wiesz, show lokalny. Mhm. Bardzo chętnie też zbudujemy sobie takie domki, rozumiesz, może nieco trochę inne hatiendy, ale tam coś zbudujemy. Metabloki chyba. Dobra, powoli brnąc do końca, jeszcze chciałem zapytać Zip Squad, w sensie, no bo jest kawałek Burza, który wywołał też znowu burzę, też nie wiem czemu, bo jakby eksperymenty muzyczne zawsze były twoją domeną. Ale jakby... wywołał burzę, bo trochę miał wywołać burzę, faktycznie przez moment, tak chyba skala burzy mnie zaskoczyła, ale nie no, burza od tego była od początku, że miała wywołać pewną burzę. I tak też się stało, jakby ja bardzo się cieszę, że w ogóle, że my nagraliśmy ten kawałek. I ale myślę, spotkaliście się, zrobiliście coś razem, więc... Nie no, w ogóle dużo się spotykamy ostatnio. I no właśnie, coś cieszy. Będzie? No cały czas coś jest, ale jakby wiesz, to nie znaczy, że to musi być koniecznie płyta, czy muzyka w ogóle, tak? Mówię jakby, coś, ale, może film. Ale my jakby faktycznie spędzamy ze sobą coraz więcej, znaczy znowu za dużo czasu, bo mieliśmy faktycznie, wiesz, ładnych parę lat takich, że każdy się tam z kimś spotykał, ale no nie było takiego grupowego spotykania się całą bandą i trochę wszystkim chyba tego brakowało. I wiesz, no my jesteśmy trochę inni, niż coś nam się łatkę przykleiło, tak? Przez to, że każdy idąc solowo sobie jest jakiś, tak? I wiesz, ale jednak my razem jesteśmy zupełnie inni niż każdy z nas solowo, tak? Zawsze pamiętam, się mówiło, że Zip Squad, polski Wu-Tang, solowo, no, każdy swoją tego drogą. To nie lubię, ale wiesz, o co chodzi? My jesteśmy zbiorem tak różnych ludzi, tak, ale tak kurwa różnych, że po prostu tylko w Zip Squadzie mogło się coś takiego wydarzyć, gdzie... Uwierz mi, my naprawdę się ze sobą przyjaźnimy przez te wszystkie lata, a przynajmniej bardzo kumplujemy, bo tak jak sama nazwa wskazuje, nie wszyscy może są ze sobą przyjaciółmi, bo to też by było bardzo dziwne, gdyby nagle kurwa się taka siatka przyjaciół kurwa stworzyła, ale faktycznie jest wiele przyjaźni w Zip Squadzie między sobą w różnych konfiguracjach, a wszyscy się czujemy bliskimi kumplami, więc jakby, a bardzo lubimy ze sobą spędzać czas i myślę, że pomimo kurwa czasami diametralnych różnic jakby i tego, że możemy się w czymś nie zgadzać między sobą, to potrafimy ze sobą kurwa gadać przez tyle lat i tak naprawdę wiesz, no oprócz powiedzmy jakiejś takiej dziwnej, no i nie chciałbym mówić, że to jest z naszej winy, broń Boże, sytuacji z Jentkerem. No właśnie, uprzedziłeś moje pytanie, bo jednak nie ma w burzy. Gdzie nie ma go w tym momencie, wiesz, w ekipie, na jego życzenie i to jakby, no, zdziwiłbym się, gdyby on powiedział coś innego. On wydał swoją płytę, jakby działa, wiesz, bo co innego, bo odbił całkiem od rapu, ale gdzieś tam próbuje, jest w nim, nie? Wiesz co, my go nie traktujemy jakby poza ekipą. Jak tam robiliśmy ostatnio jakieś rzeczy, to dostał od nas, zawsze dostaje od nas takie kurtuazyjne przynajmniej zapytanie jakieś, wiesz, tam ten, wiesz, my naprawdę staramy się być bardzo w nie, tym wszystkim okej, widziałem kiedyś zdjęcia z kolacji, jak się tam spotkaliście, bo tak jak on nie, bo nie ma żadnej kosy między Zip Squadem a Jentkerem. On po prostu, on kiedyś zdecydował w pewnym momencie, że nie jest mu po drodze z nami, tak? Jakby, no to były czasy, wiemy jakie. I to była jego decyzja, i autentycznie, no. I tyle, ale myślę, że już dawno jesteśmy poza tymi czasami, że jakby dzisiaj właściwie to nie ma żadnego znaczenia, no. Ale to, co powiedziałeś, że się ostatnio częściej spotykacie, że się dzieje, nawet ja czuję, bo odzywał się do mnie ostatnio Fu po jakieś materiały. Ostatnio to się odzywał Jaźwa, żebym czegoś tam poszukał, także widzę, że coś się kroi. Czego serdecznie wam życzę, bo myślę, nie ma zespołów w tych czasach, sam powiedziałeś. Nie ma, to jest bardzo, no, a jak są, to są super grupy, że najpierw wiesz, trzech gości osiągnie sukces i się nagle połączą, żeby tylko po prostu skalować ten sukces. No, jakby to są twory, ja nie mówię, bo ja akurat, żeby było śmieszniej, graliśmy razem na feście i miałem okazję zobaczyć ich koncert i uważam, że w ogóle są zajebiści na scenie. Tylko wiesz, był projekt, były koncerty, a teraz już Iggy nagrał płytę z Żabsonem, już jest inny projekt. Ja tylko mówię, że faktycznie żyjemy w czasach, w których nie ma zespołu. Wszyscy stawiają są bardzo egocentryczni, stawiają na kariery solowe,
A jeśli już, no to są później właśnie połączenia tych, które oczywiście bywają bardzo ciekawe, no bo kurwa, Taco na Fide było bardzo ciekawym projektem. Tak. I jakby sam pewnie wszedłbym chętnie w jakiś tego typu projekt z kimś, kogo szanuję i lubię. Natomiast no, zastanawiające jest to, że faktycznie zespoły prawie dzisiaj nie powstają. Jest to rzadkość. Dla mnie Napad na Bankiet był taką super grupą jednokawałkową, bo było super zestawienie Oscara, Taco i ciebie. No, i w ogóle ten kawałek udało bardzo. Się fajnie to też ogarnąć, że wiesz, że nie, no ta historia się tam tego, łączy tego genialnie. Pomysłu, że każdy pisze wiesz, z innej perspektywy i na końcu ja to wszystko rozwiązuję takim tym. No, no tak, to się udało. Ale to wiesz, mogło się udać tylko dlatego, że faktycznie do takiego pomysłu zaprosiłem dwóch gości, którzy są świetnymi storytellerami, tak? No, więc tu każdy musiał mieć ten skill, bo inaczej by się to po prostu nie udało. O, z ankiety właśnie mi wypadło jedno pytanie, tam jeszcze miało być storytelling czy Braga. No ale dla ciebie to jest jakby prosty wybór, nie? Dlatego cię pewnie nie zapytałem. Jasne, że Braga. Wojtku, dziękuję ci bardzo. Moim gościem był Sokół Narrator, reprezentant Zip Squadu. Ile my się znamy już, Poliszu? No ty, jeżeli ty mówisz, że wróciłeś w 94, to no mi się wydaje, no. I że mi się wydaje, że to były te wakacje, bo pamiętam, że nasz znajomy Sambor Wilk, reżyser, też wrócił wtedy był z Nepalu. W Sambor, przywiózł tam był ten. Maciek Pełda. Tak, i to był albo 94, albo 95, więc znamy Max się. Max Krakowski. Tak, więc to jest albo 28, Paweł Witecki, albo. Stare czasy w ogóle, wiesz, a jak w różne strony. Lata melanży, trzy dekady w branży zaraz będzie Wojtek. No, tak, to jest Kosi ten... oczywiście. Kosi oczywiście też. Ode mnie Jorguś Sławkowej. Ale ja pamiętam Ryszarda. Czy nie, no w Dębkach, ale z tamtych czasów przez ciebie poznałem tych ludzi. Tym bardziej, że dużo rzeczy się działo w remoncie. To były środy w remoncie? Czy to Wojt grał? Był jeden dzień w tygodniu. Były wszyscy, środy. Gdzie no dawał mikrofon jeszcze wszyscy tak, z przyczajki ale ja to pamiętam, wiesz, przede wszystkim właśnie 9.4 to były hybrydy. I później one się ciągnęły chyba jeszcze przez parę ładnych lat. A przed hybrydami Alfa, ja nawet weekendy, miałem przyjemność trafić. Alfa, one później były hybrydy, potem na chwilę znowu była Alfa, potem tak. Hybrydy, potem jeszcze się pojawiło Blue Velvet, to już były trochę późniejsze czasy, imprezy w trendzie. Ale mówię, to były takie czasy, że myśmy, wiesz, no wytworzyli jakąś tam... Ja nie wiem, jak to się udało, no. Czuło się, że coś się rodzi, ale to jeszcze było bardzo takie niszowe i nasze, nie? Ale zobacz, ile interesów później w życiu zrobiłem dzięki tym melanżom. Tyle i wiesz, i ile ludzi z tamtych czasów fajnie poszło, wiesz, ile jest grafików, którzy ci robią taki płyt. Nie uczy się tego ode mnie. Wiesz, a na przykład Koras lata teraz dronem i robi klipy JWP, czy tak. BC, czy Wajzola, wiesz, jakby fajnie, że to wszystko gdzieś tam... Wiesz, to jest trochę też, właśnie o tym mówiłem, jak mówię o Zip Squadzie, że ludzie sobie nie zdają sprawy dzisiaj, co tak naprawdę Zip Squad robi i kim są ludzie, wiesz, jakby, którzy go tworzyli. Myślę, że to jest ciekawa dosyć historia, bo tam się można naprawdę pozaskakiwać. Wojtek, na koniec plany 2022 przed nami. Trasa, nic, coś się zapowiada, co możesz zdradzić? Wiesz co? Nic. Gdzie cię szukać? Nic, nic nie możesz zdradzić. Nie. Na razie zapraszam do spotka 5 marca, więc jeśli wyemitujesz ten odcinek wcześniej, to zapraszam. A jak nie, to dzięki, że byliście. Dobrze, super. Ja również dziękuję bardzo serdecznie. Piąteczka na koniec. Cześć mordeczka. Moim i Państwa gościem był Wojtek Sokół, a to był Rap Kontener. Zapraszam na kolejną Tomasz audycję. Szukajcie nas na mediach społecznościowych. Tam dużo różnych jeszcze innych ciekawostek. Tyle na dzisiaj.